Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj podcast nietypowy, atypowy można by było powiedzieć. Moimi gośćmi, gościniami są Zuzanna i Karolina, które zajmują się czym? Proszę, powiedzcie troszeczkę o sobie, żebyśmy wprowadzili tutaj, czym wy się dziewczyny zajmujecie. To może ja zacznę. Ja jestem psychologiem. Zajmuję się przede wszystkim diagnozą i terapią osób atypowych. Zaraz powiemy, co to jest. Mm-hmm. Osoby atypowe, czyli osoby przeważnie z ADHD i z autyzmem, oczywiście pod parasolem atypowości tego pojęcia jest dużo więcej tematów, ale my się akurat zajmujemy neurotypowością właśnie pod tymi kierunkami. No i też tak się złożyło, że udało się założyć własną poradnię, która jest skierowana centralnie właśnie dla osób neuroatypowych i z nimi pracujemy. No i tu może jakby wprowadzę, Karoszka jest moją przyjaciółką i współpracowniczką. Mhm. Tak, więc ja jestem psychologiem, a też zajmuję się właśnie diagnozą i terapią osób neurotypowych. Przy okazji jeszcze jestem ogarniaczem w naszym cudownym neurowersie. Okej. Okay. Więc jak coś się wali, pali, to włączamy strategię przetrwania. Okej. Okay. Ty włączasz, bo ja biegam jak kurczak bez głowy. Okej. Okay. Ale jakoś jesteśmy w stanie to względnie ogarnąć i biorąc pod uwagę, że obie mamy ADHD. Okej, okay, czyli obie macie ADHD i to stwierdzone ADHD. Ja jestem osobą, która od dłuższego czasu u siebie podejrzewa ADHD, więc bardzo możliwe, że siedzą tutaj trzy atypowe mózgi. Żebyśmy w ogóle zaczęli, pięknie się przedstawiłyście. Ja mam na start takie pytanie, żebyśmy w ogóle wyjaśnili tak w prosty sposób ludziom, którzy nas słuchają czy oglądają, co to w ogóle jest ADHD, bo ja tutaj zaznaczę, tyle co wiem, że to nie jest choroba, a często jest to mylone, prawda? Więc gdybyśmy mogli tak pokrótce powiedzieć, co to ADHD jest. Ta pomyłka wynika głównie z tego, że ADHD znajduje się w tak zwanej klasyfikacji chorób i zaburzeń ICD i DSM. W Polsce obowiązuje właśnie ICD jako taki przykaz od WHO. Jest to coś, co nazywane jest medycznie zaburzeniem, dlatego że jest odstępstwem od normy. Wszystko, co jest odstępstwem od normy, jest zaburzeniem. Norma się przyjmuje jako coś, czego jest więcej. Okay. Mózgów atypowych, w tym z ADHD, jest znacznie mniej. W tej chwili wiemy, że w Polsce zdiagnozowanych osób jest około 5%. Mm-hmm. Ale 5% społeczeństwa, czy 5% społeczeństwa? Czy 5% tych, którzy cierpią rzeczywiście? To jest 5% społeczeństwa. Okay. Ma stwierdzone ADHD, natomiast przeważnie są to dzieci, dlatego mm-hmm. że w Polsce ta w ogóle metoda badania dorosłych na ADHD i to przekonanie, że z ADHD się nie wyrasta, to jest dopiero coś raczkującego. Mm-hmm. Mówi się, że jest taka moda i trend na diagnozowanie ADHD i w ogóle neurotypowości. Natomiast to nie jest moda i trend, tylko przyszły do nas metody i zrozumieliśmy, że to że to jest problem. Z pyknięciem 18 urodzin jakby nie przechodzi. Mm-hmm. I nadal trwa. Więc w Stanach Zjednoczonych już jest zdiagnozowanych 11% osób. Mm-hmm. Nie sądzę, żeby populacja polska się liczy, jakby różniła. Była odmienna, mm-hmm. tak. Pod tym kątem myślę, że dobijemy do tego udziału. ADHD nie jest chorobą, tak jak powiedziałeś, to jest odmienny algorytm rozwoju. I to też... Odmienny algorytm rozwoju. Tak. No, okej. Okay. Odmienny algorytm rozwoju, bo mieści się on właśnie w tych zaburzeniach neurorozwojowych, czyli mm-hmm. ono się objawia gdzieś na drodze właśnie rozwoju. Co prawda rozwijamy się do końca życia, mm-hmm. ale mówi się, że do tego 18 roku życia, powiedzmy, objawy powinny wystąpić. Preferencyjnie przed 12. Okej. Okay. Natomiast mogą też wystąpić później, jeżeli wymagania środowiska się po prostu zwiększą. No i ADHD jest tak naprawdę różnicą zarówno w budowie mózgu, jak i w gospodarce neurotransmiterowej w mózgu. Mhm. Neurotransmitery to są takie cząsteczki chemiczne, które odpowiadają za pobudzanie receptorów. Te receptory coś robią, przesyłają dalej sygnał i każdy neurotransmiter przykleja się do innego receptora, wywołuje inną reakcję w mózgu.
No i tutaj wiemy, że na pewno coś się dzieje z układem dopaminergicznym, czyli z dopaminą i z noradrenaliną. Mówiło się wcześniej, że są to niedobory, natomiast dalej wiemy, że są to niedobory, ale one wynikają z czegoś. A wiemy z czego? Podejrzewamy. Okay. Była koncepcja, że ten niedobór wynika z tego, że nie produkujemy wystarczającej ilości tej dopaminy. Była koncepcja, że receptory nie są na nią wrażliwe. Ale najświeższa koncepcja jest taka, że my produkujemy tej dopaminy bardzo dużo i w związku z tym nasz organizm adaptacyjnie wytworzył zbyt skuteczny mechanizm utylizacji tej dopaminy w mózgu. Okay. Więc finalnie lądujemy właśnie z niedoborem, bo nasz odkurzacz do dopaminy jest zbyt skuteczny i zbyt mocno ciągnie. Okay. Jeśli chodzi o tą noradrenalinę, to tak naprawdę ona sobie krąży po mózgu i w zależności od tego, w której części mózgu będzie oddziaływać, to się będzie działo. Mhm. I na przykład potrzebujemy tej noradrenaliny w części czołowej, żeby się skupiać. Mhm. Teraz jeżeli ona sobie powędruje w część emocjonalną, to wtedy będziemy pobudzeni, będziemy rozdrażnieni i tak dalej. Więc to jest jedna część. A druga część ADHD to jest po prostu odmienna budowa tego mózgu. No właśnie. Wiemy, że mózgi ADHD, osób z ADHD są ogólnie objętościowo mniejsze. Nie znaczy to, że jesteśmy głupsi. Znaczy to, że w niektórych partiach jest po prostu mniej połączeń nerwowych. Jest tyle samo neuronów, ale mniej połączeń nerwowych. No i teraz jednym z takich miejsc jest na przykład zakręt obręczy w mózgu. To jest miejsce, które łączy myślącą część właśnie kory z częścią totalnie popędową, która odpowiada za emocje. Okej. I teraz dlatego mówimy w ADHD o trudności w koncentracji, mówimy o trudności w hamowaniu reakcji. Wszystko w ADHD jest zaburzeniem inhibicji tak naprawdę, czyli hamowania. Reakcje nie są hamowane, bo w mózgu powstaje korek pomiędzy częścią, która ma hamować, czyli tą myślącą, racjonalną, a częścią emocjonalną, która sobie robi, co chce. No i finalnie obraz ADHD jest taki, że trudność jest w koncentracji, zapominalstwo, gubienie rzeczy, spóźnianie przez brak poczucia czasu, no i ta popędowość, czyli jak są emocje, to my jesteśmy w stanie się skupić, jak są emocje, to jesteśmy w stanie się zmotywować, jak emocji nie ma, to nudzimy się, mamy te paraliże motywacyjne, no i też emocje są trudne do regulacji, czyli jeżeli coś mnie podjara, ja się podekscytuję, to zaleję ludzi wszystkich tą swoją ekscytacją, a jeżeli z kolei ktoś coś mnie wnerwi, to też nie zahamuję reakcji złości, tylko po prostu czymś rzucę, coś rozbiję i wychodzę wtedy na agresora na przykład, no nie? Więc stąd właśnie na koszulce mam hasło Don't fuck with me, I have ADHD i dwa kije baseballowe, bo mi się troszeczkę to tak kojarzy właśnie z taką trochę supermocą, bo niezależnie od mojej pewności siebie ja jestem w stanie szybko reagować na ataki na przykład innych, no nie? I to też trzeba zrozumieć, że w ADHD oprócz tego, co jest uważane za deficyt wobec normy, czyli że nie potrafimy się skupić wtedy, kiedy potrzebujemy, albo wtedy, kiedy ktoś nam każe i nie potrafimy zahamować tych reakcji, też w ADHD jest mnóstwo fajnych takich traitsów, powiedzmy, tak? Czyli jakich? Czyli na przykład właśnie ta szybkość reakcji. Jest też, mówi się o nas, że jesteśmy super menadżerami kryzysu. W kryzysie nasz poziom pobudzenia odpowiada sytuacji. Bo to jest sytuacja stresowa, więc nas podbija. To znaczy my jesteśmy cały czas podbici, więc ta sytuacja jest dopasowana do naszego poziomu pobudzenia i wtedy faktycznie jesteśmy się w stanie skupić, bo są emocje, tak? Czyli popęd działa, jesteśmy w stanie skierować swoją uwagę na kryzys i rozwiązujemy te kryzysy. Rozmawialiśmy sobie wcześniej, że osoby z ADHD, czy są chore, czy mają jakieś duże trudności, potrafią się skupić na pracy. Tak. Potrafią robić rzeczy obowiązkowe, które trzeba zrobić. Z drugiej strony, no mamy też te paraliże motywacyjne właśnie. Tak jest. Jeżeli nie ma emocji, jeżeli coś nie jest ciekawe dla nas, jeżeli coś nie jest nowe, to ciężko nam się do tego zabrać. Ten układ dopaminergiczny, jeszcze to jest ważne, żeby wiedzieć, bo mówi się, że dopamina jest hormonem szczęścia. Nieprawda. To jest hormon, to jest działanie dopaminy czujemy wtedy, kiedy patrzymy na przykład na zlew pełen garów. Okej. I mamy taką wizję, że
jestem w stanie to umyć i jak to umyję, to będzie fajnie i ładnie. Mhm. To jest to uczucie. To jest dopamina. No dobra, no ale no, na przykład jeżeli, nie wiem, weźmie się, teraz już odbiegnę troszeczkę, weźmie się na przykład, nie wiem, MDMA, to ten wystrzał dopaminy jest taki, że mamy taki hura, optymizm i jesteśmy mega szczęśliwi, że jest wyrzut, więc nie jest to taki hormon, o którym się mówi, że jest właśnie hormonem takiego szczęścia i tak dalej? Tylko, że MDMA nie działa wyłącznie na dopaminę. Mhm. Generalnie w mózgu mamy też inne neurotransmitery, chociażby oksytocynę, serotoninę, MDMA mocno działa na oksytocynę i powoduje, że chce nam się nawiązywać relacje. Mm-hmm. Chcemy się kochać, mm-hmm. nie? A potem przez 3 dni dochodzimy do siebie. Tak. To jest wyrzut wielu neurohormonów, które też powodują wyrzut do mózgu tak zwanych endorfin, które to endorfiny mają działanie podobne do opioidów. Mm-hmm. Więc to jest kompleksowe działanie. To, że czujemy szczęście po MDMA, mm-hmm. to nie znaczy, że to czujemy od samej dopaminy. Dobra, okay. Dopamina jest neurohormonem sterującym naszą motywacją. Ona powoduje to uczucie wiary w sukces, to jest dopamina. Czyli jak mm-hmm. na przykład ja sobie wymyślam, zrobię przemeblowanie i będzie super, to jest właśnie dopamina, no nie? Mm-hmm. Tylko, że jadąc do Ikei po nowe poduszki czy coś tam, już mi się nudzi to, bo już tak. dopamina się zużyła i już mi się tego nie chce robić. Tak, czyli po prostu w ADHD, mm-hmm. też z tego, co ja słyszałem oczywiście, to wygląda to w ten sposób, że musi być szybki sukces. Coś, co jest odroczone w czasie, dla takich osób w ogóle nie jest atrakcyjne. Dlatego prawdą jest, że osoba, która na przykład, nie wiem, wpadnie na jakiś genialny pomysł, nie wiem, będę muzykiem, będę kimś tam, jeżeli, właśnie miałem nie stukać w stół, zapomniałem sobie, dobrze, ale dziękuję, że tak, dziękuję, że spojrzałaś. Jeżeli nie ma szybkiego sukcesu, to ta osoba się demotywuje i rzuca swoimi pasjami, tak? I rzeczywiście tak jest? Wśród dzieci szczególnie, nie? Że na przykład, nie wiem, dziecko wymyśli sobie, będę teraz jeździć na łyżwach i będę super w łyżwach, ale stwierdzi, że jednak no nie. I rzuca następne i przeskakuje tak. To jest cecha taka stricte dla osób z ADHD? Tak. Dlatego właśnie przez tą popędowość. Emocje to po pierwsze, a po drugie ta potrzeba nagrody. Dlatego, że właśnie podtrzymywanie pracującego dobrze systemu opartego na dopaminie potrzebuje częstych sukcesów, mhm. bo ta dopamina wytwarza się na skutek wizji sukcesu, więc jeżeli raz mi się udało, zrobiłam małą rzecz i mi się udało i potem kolejną, to cały czas ten nasz mózg wysikuje takie mikro ilości tej dopaminy i podtrzymuje motywację. Mhm. I teraz dla osób z ADHD bardzo fajne są wszystkie zajęcia, które jakby polegają na szybkich zmianach i jest szybka gratyfikacja. Mhm. Ja często w pracy z dziećmi właśnie stosuję taką metodę, że jeżeli są jakieś obowiązki domowe do wykonania, to robimy sobie checklistę. I samo zaznaczenie ptaszkiem, że ja to zrobiłem, już powoduje, że to następne zadanie też jest możliwe do zrobienia. Normalnie mhm. po tym pierwszym zadaniu już byśmy się zużyli. Mhm. Więc te częste sukcesy, jakby możliwość częstych, nawet drobnych sukcesów będzie podtrzymywać, będzie takim pomostem dla nas do tego, żebyśmy produkowali adekwatną ilość mm-hmm. dopaminy, żeby robić te wszystkie nudne rzeczy. Ale tak, w ogóle cechą nie tylko dzieci, ale właśnie dorosłych też z ADHD jest to, że my się nastawiamy, że będziemy coś robić, nakupujemy rzeczy, kupimy najlepszą gitarę, zrobimy super research, będziemy 2 noce siedzieli i czytali o gitarach, kupimy gitarę za 5000, jak ta gitara przyjdzie, to już jest 2 dni później, no już trzeba nud mm-hmm. się zacząć uczyć, nie? Tak jest. To już jest nudne. Trzeba się mm-hmm. skupić na tym, czyli to jest trudność dla nas się skupić wtedy, ale zawsze trzeba. Jest właśnie tak, że ci przerwę, że kupuję najlepsze z najlepszych, mm-hmm. jakie tylko może być. Mm-hmm. Jeżeli sobie wymyślę jazdę na rolkach, to kupię najlepsze rolki, żeby były po prostu, żeby super się na nich jeździło, żeby efekty jeżdżenia były jak najlepsze, prędkość jak najlepsza, wszystko. No a potem to rzeczywiście potrafi lecieć na bok, no. Mhm. Także to jest cecha nie tylko dzieci, ale... Dorosłych też, nie? Dorosłych no właśnie, też. Tu jest też pytanie, bo ja przez długi, długi czas żyłem w takim przeświadczeniu, dopóki nie przygotowywałem się do rozmowy z wami, że ADHD to jest w ogóle wymysł cywilizacyjny.
Kiedy tak naprawdę zostało odkryte to ADHD? To z nami, to nam towarzyszy jakby od dawna, czy to jest, nie wiem, choroba spowodowana tym, że... Choroba, przepraszam, to nie jest choroba. Tylko po prostu ten mózg, nie wiem, zaczyna przyzwyczajać się do tego, że mamy coraz więcej rzeczy do zrobienia, coraz więcej, nie wiem, nas pochłania, coraz więcej rzeczy wokół nas się dzieje, jest coraz więcej bodźców i tak dalej, czy to po prostu jest coś, co jest nam znane od dawna? Nie wiemy tego. Mm-hmm. Ja mam koncepcję swoją. Okej, okay, to ja posłucham chętnie o twojej koncepcji. To jest mój wymysł, żeby nie było. Okej, okay. Mm-hmm. Nie podparty żadnymi jakby... Nie podparty żadnymi badaniami, mm-hmm. tylko takim antropologicznym, może atawistycznym bardziej okay. rozumieniem natury ludzkiej i tego, jak się żyło kiedyś, jak żyliśmy w plemieniach, w lasach. Okej. Okay. W plemionach. No plemionach. Okej. Okay. No. W lasach. Osoby z ADHD bardzo często mają tak zwany zespół przesuniętej fazy snu. Jest mm-hmm. to związane z modyfikacją jednego genu. Co to jest w sensie, że... To chodzi o to, że my zasypiamy zazwyczaj później niż osoby normatywne. Na przykład odpowiednią porą do pójścia dla nas spać jest 3:15. Okej. Okay. I nasz sen zyskuje na jakości dopiero po tych godzinach, nawet jeżeli położymy się o 22:00, nawet jeżeli położymy się za pomocą leków, zaśniemy, to i tak jakość snu dopiero mm-hmm. jakby poprawia się po tej 3:15. I jest to genetyczne. I ja mam taką koncepcję, że ponieważ my jesteśmy bardzo popędowi, reagujemy bardzo szybko na bodźce, szybko się mobilizujemy w sytuacji zagrożenia, jesteśmy w stanie uwagę zawęzić do bardzo wąskiego światła w właśnie momencie, kiedy się boimy, czyli na przykład w dzisiejszych czasach to jak masz deadline, to wtedy zrobisz, przez ostatnie 10 minut zrobisz to, co inni robią 2 godziny na przykład. Jeżeli nie masz demotywacji jakiejś, to tak. Tak, ale te deadline'y jakby są konieczne do tego, żeby osoba z ADHD wykonała nudne prace. Okej. Okay. To jest lęk. Jakby to jest sterowane emocjami i ponieważ my jesteśmy mocno sterowani emocjami, ale jesteśmy szybcy, zazwyczaj jesteśmy sprawni fizycznie. Ja na przykład przechodząc psychotechnikę, tamten ten facet, który mnie badał, był mega zaskoczony, bo w ogóle miałam dziwne wyniki jak na kobietę i w ogóle dziwne wyniki jak na człowieka. Bardzo szybkie reakcje. Okej, okay, manualne. Okej. Okay. I ja mam taką koncepcję, że osoby z ADHD to były te, które po pierwsze uciekały. Nie. Te, które pilnowały tego stada w nocy, bo nie spały, tak? One się kładły spać o świcie wtedy, kiedy wszyscy wstawali na przykład. Były szybkie, więc szybko reagowały na dowolne zagrożenie. Jakby te mózgi popędowe były w stanie rozpoznać to zagrożenie dużo wcześniej niż inne mózgi, że ich funkcja w stadzie była jak najbardziej jakby potrzebna. Okej. Okay. No i mam jeszcze taką koncepcję, nawiążę do tej atypowości, że ten szaman, który w namiocie siedział i wydziwiał, to był ten autysta, który poznawczo plemię ciągnął w górę, nie? I on o tych ziołach i tak dalej, taki zafiksowany na swojej duchowości i na medycynie, ciągnął poznawczo, więc że funkcja jakby tych osób neurotypowych była jakby wskazana, była właściwa, była określona. Teraz nasze czasy, jakby jest tyle stymulacji, nie tylko informacją, ale bodźcami po prostu. No tak, no świat wystarczy. Jest głośny nagle. Ja gdzieś słyszałem, przepraszam, że ci wtrącę, że osoba, która ze średniowiecza dotarłaby do nas, to oszalałaby po prostu od ilości bodźców. Że to jest, już nie pamiętam, jak... o ile wzrosły jakby te bodźce, które docierają do nas, ale to jest była jakaś kosmiczna ilość po prostu. Tak, jest to kosmiczna ilość i nasze mózgi po prostu tego nie wytrzymały i my zaczęliśmy cierpieć, dlatego jest wysyp tych diagnoz, bo my cierpimy. Ja diagnozując osoby dorosłe, mega rzadko mi się zdarza, że jest to osoba bez zespołu stresu pourazowego do kompletu, albo bez depresji, bez zaburzeń lękowych, bez zaburzeń osobowości. To jest genetyczne. Nasi rodzice, którzy wchodzili już w ten przebodźcowany świat, nie było takich zwyczajów, żeby chodzić do psychiatry czy do psychologa. Oni sobie radzili flaszką na przykład, nie? Byli agresywni, bo to jest ADHD jednak, tak? Więc my byliśmy wychowywani w jakimś już takim totalnie patologicznym środowisku, przeważnie. Nabywaliśmy te zaburzenia osobowości i tak dalej. I my teraz zaczęliśmy cierpieć tak rozlegle, że faktycznie potrzebujemy mnóstwo pomocy. No właśnie, bo też słyszałem, że jeżeli ma się ADHD, to często ADHD jest diagnozowane w momencie, w którym przychodzimy już na przykład z depresją po pomoc.
I to rozumiem wynika z tego, że po prostu nie mieliśmy zawczasu zdiagnozowanego tego i brak diagnozy prowadzi do takich właśnie dodatkowych schorzeń. Tak, zdecydowanie. Dobra. Jak wygląda diagnoza na chwilę obecną dla osoby dorosłej? Bo jak rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem kamery i mikrofonów, to ja byłem święcie przekonany, że po prostu wypełnia się test. I ten test wiele mówi o człowieku i jest w stanie wskazać, że rzeczywiście to ADHD mamy. Jak to wygląda w praktyce? Może oddam Karoszce głos. Znaczy to tak, w praktyce tak naprawdę bazujemy na swobodnym wywiadzie, dlatego że nie ma czegoś takiego jak test, który nam powie zero-jedynkowo, masz, nie masz. Okay. Mamy kryteria diagnostyczne, tak jak wspominała Zuza, mamy DSM, które jest w Ameryce, natomiast u nas jest ICD przez WHO. No i tam mamy powiedziane, jakby jakie kryteria trzeba spełnić, żeby móc coś zdiagnozować. I faktycznie narzędzia, które mamy na rynku, są w stanie nam pomóc przejść przez ten wywiad, natomiast właśnie nie są takie, że być albo nie być, nie? Okej. W tym sensie. I tak na dobrą sprawę, faktycznie jest dużo takich, które są w stanie nam pomóc, ale nie powinniśmy się na nich opierać tak całościowo. Okej, to jak tak naprawdę, co powoduje, że można stwierdzić, że my to ADHD mamy? Spełnienie kryteriów diagnostycznych. Okej, jakie są te kryteria? Mamy trzy jakby grupy objawów. Mhm. Jedna grupa to są te zaburzenia uwagi. Okay. Druga grupa to są zaburzenia zachowania w postaci nadruchliwości. Okay. I trzecia w postaci impulsywności. Mhm. I jeżeli pacjent spełnia kryteria diagnostyczne w tych trzech grupach, niezależnie od tego, jak my zadamy pytanie, w jaki sposób on będzie prezentował ten objaw, bo to też, jeśli chodzi o te testy, one są niewrażliwe na taki indywidualizm. Mhm. One pytają się wprost, czy robisz to, to i tamto, i pacjent może bardzo różnie interpretować pytania. Okay. Też są takie testy poznawcze, czyli mierzą nasze funkcje poznawcze, na przykład uwagę, mierzą właśnie impulsywność, ale one są też niedoskonałe, dlatego że osoby z ADHD, które na przykład grają w gierki dużo, rozpykują te testy idealnie. Łapią hyperfokus na to, bo to jest taka gierka, nie? Aha. Łapią na to hyperfokus, to się nazywa MOXO, odradzam, jakby kasa wyrzucona w błoto. Można ich używać do tego, żeby sprawdzić, na jakim etapie dziś w tej godzinie pacjent jest, jak on się dziś czuje teraz. I to jest okej, ale żeby wnioskować, czy on ma ADHD, czy nie ma, nie ma szans, dlatego że pacjenci też maskują. I tak jak gadaliśmy wcześniej o spóźnianiu na przykład, braku poczucia czasu, ty się nie spóźniasz nigdy. No, dla ciebie to jest wryte gdzieś w twoją osobowość, że to jest B. Chyba, że mnie demotywacja złapie, to wtedy mam to gdzieś i jakby potrafię nawet nie przyjść. Okej, ale to jest już co innego, no nie? Ja chcę przyjść i się spóźniam, też się kiedyś nie spóźniałam. To było zamaskowane, wytworzyłam jakąś strategię i w momencie, kiedy ty mnie zapytasz, czy ja się spóźniam, gdybyś mnie zapytał pół roku temu, na przykład przed odmaskowaniem, od półtora roku temu, nie mam poczucia czasu, to bym ci powiedziała, że nie, nigdy. Ja praktycznie nie spełniałam tych kryteriów, które dyktuje test. W ogóle. Mój psychiatra diagnozując mnie, dopytywał mnie o różne rzeczy, na przykład, a co ty robisz w kolejkach? Ja mówię, to co wszyscy. On się pyta, jak to, co wszyscy? Co wszyscy robią? Ja mówię, no układam sobie w tym wózku te rzeczy tak, żeby dobrze je wyłożyć sobie na tą ladę, tak, żeby potem spakować na przykład szynkę z mrożonkami, żeby... Mam tak samo. To nie? Naprawdę. Ja mówię, mam tak samo, no. On mówi, nie Zuzia, rozejrzyj się po sklepie, jak będziesz następnym razem i zobacz, co robią wszyscy. I ja patrzę, wszyscy stoją z telefonem i mają od razu dobrze poukładane i w wózkach. I mój tata miał tak samo. W sensie, ale ja mówię właśnie, przecież moja mama tak robi, moja siostra tak robi, mój tata tak robi, mój mąż tak robi. Że najpierw wykładał butelki, potem dopiero jakieś opakowania od szynki, sera i inne takie rzeczy, więc najpierw szły butelki, żeby do pierwszej po prostu powsadzać ten. Jeżeli ich było więcej, to na następnej też oczywiście szły butelki, a potem było układane pionowo na przykład wszystkie ten. I ja mam tak samo, ja robię to samo. Moja żona na przykład nie potrafi tego zrozumieć, bo ona jak wrzuca to, wszystko leci do ten, nie? A ja sobie układam. No układanie akurat jest cechą, bo wiele osób z ADHD, połowa osób z ADHD ma też autyzm.
I to układanie akurat już jest cechą autystyczną. Okay. Ale chodziło o to, że się muszę zająć czymś w tej kolejce. Okay. I ja nawet nie zauważałam, że inni tak nie robią, bo dla mnie wszyscy tak robią, bo całe moje otoczenie tak robi. To jest kwestia tego, że my sobie dobieramy, po pierwsze ADHD jest genetyczne, tak? Więc możemy liczyć na to, że cała nasza rodzina ma ADHD. A druga sprawa jest taka, że my dobieramy sobie takich ludzi. I tu też Karoszka mogłaby coś więcej o tym powiedzieć, bo ja na przykład nie znam żadnej pary, w której jedno byłoby normatywne, a drugie nie. No dobra, ale to o tym też sobie porozmawiamy, ale jeszcze przy tej diagnostyce, nie? Bo słyszałem też, że jakby diagnoza ADHD wcale nie jest łatwa i z tego względu też bardzo dużo osób jest po prostu niezdiagnozowanych. Czyli teraz wyobraźmy sobie, że jestem ja, który naczytałem się w internecie objawów, nasłuchałem się podcastów i gdzieś tam niektóre objawy mi pasują, to co ja w ogóle powinienem zrobić ze sobą? Gdzie się udać i ile trwa taka diagnoza, ile taka diagnoza kosztuje? Co po prostu mam krok po kroku zrobić, żeby dowiedzieć się, czy ja to ADHD mam? No to tutaj tak, przede wszystkim warto znaleźć osobę, która faktycznie się w tej neurotypowości specjalizuje, ponieważ mamy na rynku bardzo dużo ofert, które mówią o diagnozie neurotypowości, natomiast tak jak Zuzia powiedziała, niekoniecznie na przykład właśnie są tam używane narzędzia, które nie dają nam realnego wyniku. Możemy powiedzieć, jak to wygląda u nas, bo do tego mamy... Okej, no jeżeli prowadzicie taką diagnozę, dokładnie, no to jak tak, to wygląda u was i dokładnie, no? Znaczy tak, ogólnie osoba dorosła w jednym obszarze. Jeden obszar to jest na przykład ADHD albo na przykład spektrum. To jest minimum 3 spotkania, dlatego że pierwsze spotkanie zawsze jest takim wywiadowym, żebyśmy się w ogóle dowiedzieli, z czym człowiek do nas przychodzi. Natomiast na kolejnych dwóch już sobie zaczynamy coś tam działać i właśnie robić ten swobodny wywiad w oparciu o kryteria diagnostyczne. Bo na pierwszym już się mniej więcej dowiadujemy, co tam może być i w którym kierunku z tym pójść. No i oczywiście, jeżeli zauważymy jeszcze w międzyczasie coś, przez co chcielibyśmy to przeróżnicować, to znaczy zauważymy, że tam może być nie tylko ADHD, no to też oczywiście ten proces może nam się wydłużyć. Tak. Muszę kaszlnąć. No to na bok, dokładnie. Okej, i wtedy po takich 3 spotkaniach jest duże prawdopodobieństwo tego, że ja zostanę dobrze zdiagnozowany. Czy mam to ADHD, czy nie mam tego ADHD? Zgadza się. W momencie, kiedy jest zakończony proces diagnostyczny od strony samej psychologicznej, możesz się udać do psychiatry w celu leczenia farmakologicznego. Żeby pójść do psychiatry, potrzebujesz papierka na to, że ktoś ci to ADHD zdiagnozował, więc po to piszemy też opinię psychologiczną. No i tak naprawdę później psychiatra dobiera ci leczenie, które może pomóc w twoim funkcjonowaniu, natomiast też nie ma takiego przymusu, że jeżeli masz zdiagnozowane ADHD, koniecznie musisz brać leki, natomiast fakt faktem one wiele ułatwiają. Okej, dobra, bo też pod koniec zeszłego roku chyba ja trafiłem na taką burzę internetową a propos ADHD, bo pojawił się, chyba w Wyborczej był taki artykuł, że ludzie z ADHD, to no, wynikało z niego, że po prostu ćpuny, bo biorą leki, które są pochodnymi, tak? Amfetaminy, bo one działają na ten mózg. I ile w tym jest prawdy? Bo widziałem też odpowiedź profesora, który podobno jest jakimś guru, jeżeli chodzi o ten temat. Rzeźwiaka. Tak. Który jest podobno jakimś guru w tym temacie, że było to bardzo obraźliwe i bardzo krzywdzące dla takich osób, że wcale tak nie jest. Więc pytanie, czy każdy rzeczywiście musi dostać leki i czy zdiagnozowanie ADHD, jeżeli ja się z nim czuję dobrze, powinno prowadzić do farmakologii albo ogólnie do jakiejś terapii na przykład? Absolutnie nie. Okej. Jeśli chodzi o farmakoterapię, to ja ją oczywiście polecam. Nawet jeżeli ktoś się czuje dobrze, a nie spróbował tych leków, to nie do końca może wie... Jak mógłby funkcjonować. Tak. Nie ma porównania. Czyli nawet jeżeli ja się dobrze czuję ze swoim ADHD i nie przeszkadza mi ono w pracy, w codziennym funkcjonowaniu i tak dalej, to warto byłoby, jak już mam to zdiagnozowane, spróbować farmakoterapii, żeby zobaczyć jak jest. Okej. Jak żyją osoby normatywne,
bo ja też się dobrze czuję ze swoim ADHD. Ja nie zawsze biorę te leki. Mhm. Ale jak pierwszy raz wzięłam ten lek, to naprawdę siedziałam i płakałam. Mhm. Płakałam z takiego żalu, że nie mogłam uwierzyć, że tak żyją osoby normatywne, że tak myślą, że tak się czują na co dzień. Mhm. Po prostu, że one naprawdę wierzą, że wszystko im się tego dnia uda. Na przykład w sensie, że uda się pójść do sklepu, załatwić sprawę w urzędzie, popracować i odebrać dziecko z przedszkola. Że tak one wierzą da? W to, że tak się da. Tak się ogólnie da? Tak. Naprawdę? Tak. Okej. Okay. I to jest coś, czego my nie znamy jako ADHD-owcy. Mm-hmm. Dopóki nie wejdziemy na te leki, to nie wiemy, do czego się porównujemy. Nie wiemy, co to znaczy dobrze. My sobie budujemy mnóstwo strategii. Tak jak mówisz, że dobrze czuję się w swojej pracy, ale mm-hmm. ty masz taką pracę, która jest dopasowana tak naprawdę do twojego trybu funkcjonowania. Okej. Okay. Gdybyś pracował sobie w korpo i siedział tam po 8 godzin w hałasie na open space'ie i kazaliby ci... Pracowałem tak. No właśnie. Chodziłeś na spotkania, które mogły być mailem. Mhm. Miałeś kole znienacka w momencie, kiedy byłeś skupiony na czymś innym. No. I to oznaczało ponoszenie kosztów. I teraz... Być może teraz nie lubisz takiej pracy i być może mówisz, że to nie dla mnie. Mhm. A nie poszedłem do korpo już nigdy więcej. No właśnie. Chyba. A być może gdybyś od początku miał te leki, próbując tej pracy, może byś był teraz wysokim menedżerem, bo by ci to pasowało, bo te wszystkie rzeczy by ci nie przeszkadzały. Więc to trudno powiedzieć, czy to ci nie przeszkadza, czy nie. Po prostu na pewno nie funkcjonujesz, jak masz ADHD, nie funkcjonujesz tak jak osoba normatywna. Warto chociaż spróbować tych leków, żeby zobaczyć, jak normatywnie funkcjonują i czy my tak chcemy. Tylko czy też to nie jest tak, że... Leki to jest od razu takie uproszczenie. Nie warto byłoby też, na przykład, też słyszałem, że na początku warto jest wdrożyć w ogóle terapię. Odwrotnie. Najpierw leki i te. Oczywiście. Okay. Przy ADHD leczeniem pierwszego rzutu jest farmakoterapia. Okay. Jeżeli ona nie pomoże, to znaczy, że coś na ADHD narosło, czym trzeba się zająć w psychoterapii. Okej. Okay. To jest właśnie takie, też pokutuje i też wśród rodziców na przykład, co mnie strasznie drażni, że oni wolą najpierw wysłać dziecko na terapię i dodatkowo je obciążyć dodatkowymi zajęciami i tak dalej, no tak, no. Niż spróbować dać im te leki, bo być może żadna terapia nie byłaby potrzebna, żadne korepetycje, dodatkowe zajęcia i tak dalej. To też jest tak, że my jako ADHD-owcy często mamy świetne oceny, świetnie się uczymy, naprawdę jest super, tylko że koszt, jaki my ponosimy w porównaniu do osoby normatywnej, jest po prostu dramatyczny. To jest na takiej zasadzie, że no, jest to nie fair, bo my musimy spędzić na tej nauce dużo więcej czasu niż dzieci normatywne, bo nas to nie interesuje. A z kolei mamy mnóstwo takiej wiedzy, która w szkole nie jest przydatna, bo znamy pełno ciekawostek z historii na temat, na przykład, nie wiem, budowy czołgów, bo to nas interesuje, tak? Ja się teraz tak uśmiecham, bo ja o sobie teraz myślę, jak ty tak mówisz, no. Mm-hmm. Ja mam strasznie dużo wiedzy. Zaraz będziesz miał diagnozę. Zaraz, świetnie. Bo znam, mam naprawdę bardzo dużo wiedzy wszelkiej dookoła. Uwielbiam, wiesz, na przykład oglądać Milionerów. Kocham, uwielbiam, nie? Bo tam są takie pytania... Ciekawostki po prostu, nie? Więc nawet jak... Nieoczywiste. Tak, tak. Więc nawet jak nie wiem, to na przykład szybko sobie sprawdzę, nie? Co to jest i tak dalej, czy jaka jest odpowiedź, ale najczęściej staram się odpowiadać i często na przykład, powiedzmy, trafiam. Ale jak przychodziły sprawdziany jakieś albo cokolwiek i na przykład mój tata na mnie wymagał, że ja się mam uczyć i on mnie jeszcze odpytywał na sam koniec, to jak brałem tą książkę do ręki, to zazwyczaj zasypiałem przy niej. Zazwyczaj niby się uczyłem, ale siedziałem przy kąpie. Po prostu robiłem wszystko, byleby tylko do tej książki nie zajrzeć. Szedłem raz się sprawdzić, powrót, więc znowu robiłem to samo. I dopiero za trzecim razem, jak już byłem przymuszony, powiedzmy, to gdzieś coś poczytałem i ojciec już po prostu, chyba, nie wiem, czy z żalu, czy już też ze zmęczenia tym wszystkim, odpytał, stwierdził, że dobra, coś się tam pouczyłem, to idź już, chłopie, i daj mi święty spokój, nie? Ale nie potrafiłem się skupić. W ogóle mnie to nie interesowało, nie? A maturę? Po prostu zdałem tak. Mhm. Tylko i wyłącznie
Wiedziałem, że będę zdawać z polskiego. Polski był zazwyczaj ciekawy, bo miałem fajnych nauczycieli. Wiedziałem, że będę z angielskiego. Angielski też bardzo lubiłem. Poza tym chodziłem też na dodatkowy przez długi, długi czas, więc dla mnie to było po prostu najprostsza matura, jaka może być. No i geografia, bo ja geografię kochałem po prostu od zawsze. Od dzieciaka zajerałem się strasznie geografią. Wszystkie tam atlasy, inne takie rzeczy, wymyślanie swoich własnych państw, rysowanie swoich własnych map na przykład. Więc ja byłem po prostu w tym zakochany. Więc dla mnie te trzy przedmioty to była pestka, a reszta żeby zdać i żeby przelecieć, nie? No to piąteczka, zdawałam te same przedmioty. No, więc... Ale geografia akurat dlatego, że repetytorium było najcieńsze. Czyli na łatwiznę. No to u mnie akurat było w zupełnie innym stylu, bo było z zainteresowań. Natomiast potem poszedłem na studia i na studia takie, które mnie nie interesowały, poszedłem za namową taty na studia inżynierskie, gdzie ja w ogóle kompletnie przez cały czas nie myślałem o tym, żeby iść na jakiegokolwiek inżyniera. No i skończyło się tak, że jestem 34-latkiem bez żadnych studiów. A próbowałem chyba z 4 razy być na uczelni różnych kierunków, nie? Ale nigdy nie to, co rzeczywiście mnie chyba kręciło. Więc nie skończyłem. Wiesz co, tutaj jakby mam podobnie, ale wręcz w drugą stronę. No. Bo pamiętam jeszcze, jak w liceum widziałam, jak ciężko mi się uczy i miałam takie kurcze, że może faktycznie jestem leniwa, że może po prostu nie mam do tego głowy, po czym poszłam na psychologię i miałam takie Zastanawiałem nad tym, czy nie iść na psychologię swego czasu. No, ja też się zastanawiałem swego czasu, czy nie iść na psychologię, szczególnie jak pierwszy raz do psychoterapeuty trafiłem i zaczął mi wchodzić w głowę, ja mówię, jakie to jest zajebiste. Ja mówię, jak można tak czytać ludzi i jeszcze im pomagać? I w ogóle to jest świetne. No, ale w końcu nie poszedłem. Zachęcam. Nie są to trudne takie studia, jeżeli masz do tego vibe. Jeżeli nie masz, to nie warto w ogóle podchodzić, bo są trudne. Domyślam się. Ogólnie, ale to też jest a propos tych leków i tego, czy warto spróbować. Też na moim przykładzie, ja mam na świadectwie maturalnym 8.2. Ja też mam coś koło tego. Ja mam praktycznie same dwóje i tylko oceny dobre mam z tych, z których zdawałem maturę. Tak. I z WF-u. Na ostatnich zajęciach z polskiego tam babka się zapytała, kto się wybiera na studia. Ja nieśmiało podniosłam rękę. Ona powiedziała, ty? A na co? Na psychologię? Na psychologię? Ty wiesz, jakie to są trudne studia? Ty idź na fryzjerkę. Bo ja byłam uważana za idiotkę generalnie, bo jak wstawałam do odpowiedzi ustnej na przykład, to zawsze było, nawet jak wiedziałam, bo mózg mi się wyłączał, bo stres, bo jeszcze ten autyzm, który też mam i tak dalej. I ja się wyuczyłam tego, że jestem kretynką. Ja chciałam iść na medycynę, ale mi mówiono, że jestem na to za głupia, że w ogóle nie ma szans, żebym ja się dostała na lekarski. Mówiono mi też, że nie ma szans, żebym się dostała na psychologię, na uniwerek, więc poszłam od razu na prywatną uczelnię. I od tej prywatnej uczelni, od pierwszego egzaminu, który pamiętam, że cały rok był na mnie wściekły, to był egzamin z biologicznych podstaw zachowania człowieka, czyli też taka neuroanatomia. Ja dostałam z niego 5. 70% osób nie zdało tego. I tam była taka zasada, że jeżeli 70% uwali i nikt nie dostanie 5, to egzamin jest powtarzany. Ajajaj. I była 1.5. Ale zepsułaś sprawę, no. Mogli cię nie lubić. To była masakra. Na szczęście tam się chodziło na zajęcia każdy z inną grupą, więc nie wiedział, że to ja. Ale to było dosłownie tak, we mnie nawet rodzice nie wierzyli, bo jak zobaczyliśmy te wyniki w internecie, to było takie w ogóle nowość, bo to było tam 20 lat temu. Zobaczyliśmy w internecie te wyniki i to mój ojciec mówi, co? To jest chyba jakaś pomyłka. 100% z egzaminu? To jest niemożliwe, nie? Że to ty? Ja się zaczęłam tak uczyć i miałam co roku taki tytuł Very Important Student, bo miałam średnią powyżej 4,75, co na studiach ogólnie jest trudne do osiągnięcia. A mi to tak wchodziło, po prostu pyk, 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 bo to był mój special interest. Ja chciałam być psychiatrą. Okay. Więc zdrowie psychiczne jakby interesowało mnie od dziecka. Ja już pamiętam, że za dzieciaka otwierałam sobie w ramach rozrywki encyklopedię zdrowia i czytałam encyklopedię zdrowia z tą całą anatomią i tak dalej. I gdybym dostała medikinet w liceum, to ja bym była lekarzem psychiatrą. I to jest moja żałoba. To jest moja utracona możliwość, dlatego że nie dostałam diagnozy i nie dostałam leków. A o dziwo, ja byłam książkowym przykładem dziecka z ADHD. Ja
biega po firankach, no właśnie, po drzewach, po meblach i tak dalej. O tym też chciałem sobie porozmawiać, bo też jednym z objawów jest właśnie ta nadpobudliwość, tak? I ona u dzieci jest bardziej widoczna, ona potem z czasem zanika. Zanika dlaczego? Ona nie zanika, ona wchodzi do głowy. No właśnie. Więc jak to wygląda? Bo często właśnie osoba z ADHD kojarzy nam się jako taki wariacik, nie? Że tutaj jego pełno, tu biegam, tam biegam, nie mogę usiedzieć w miejscu, ani z tych rzeczy. Więc jak to rzeczywiście wygląda? Bo ja po sobie też na przykład wiem, ja mówię, ja nie mam zdiagnozowanego, ja tylko podejrzewam, ale na przykład ja nie miałem tak, że nie mogłem wysiedzieć w szkole. Nie miałem czegoś takiego, kompletnie czegoś takiego nie miałem. Ja byłem mega spokojnym facetem, dzieckiem. Teraz jestem mega spokojnym facetem. Jakby jestem oazą spokoju. Jak moja żona się podpali... Bardzo dużo. Moja żona się... No tak, dlatego sobie wymyśliłem, że jedyne, co umiem robić oprócz sprzedaży, bo pracowałem bardzo długo w sprzedaży, to mogę robić podcast, bo dużo gadam. Więc tu się mogę jakby wygadać, nie? Na przykład moja żona twierdzi, że ja jestem po prostu oazą spokoju. Ona się podpala w sekundę. Ja? Mi jest naprawdę bardzo... mam bardzo wysoki próg tolerancji jakiejś tam nerwowej, nie? Że naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby nie zdenerwować. I potrafię leżeć, siedzieć bez jakiegoś najmniejszego problemu, nie? A możesz też mieć aleksytymię. To znaczy? To jest coś takiego, to jest akurat trudność związana z czuciem emocji. Okej. Okay. Czujemy je dopiero, jak one osiągają jakiś wysoki próg. Dobra, okej, no. Jest coś takiego, no. I wtedy jest taki... Wybuch tego. Taki outburst. Tak, no. I to zazwyczaj dzieje się u osób silnie straumatyzowanych w dzieciństwie przez rodziców. Okej. Okay. Albo nauczycieli. Okej. Okay. Generalnie osób, które stoją wyżej, przed którymi nie można uciec. I dzieje się też u osób na przykład właśnie spektrum autyzmu, które są niezdiagnozowane, dlatego że dzieciaki spektrum okazują emocje inaczej niż normatywne dzieciaki. I na przykład dla mnie wielka radość to jest, tak będę robić, okay, nie? No. Obie tak robimy. Okay. To są tak zwane szczęśliwe autysiowe rączki. Okay. I mój syn na przykład, jak strasznie, strasznie się boi, to się bardzo głośno śmieje. I gdybym ja mu wtedy powiedziała, gdybym ja nie wyczaiła, że to jest strach, to bym mówiła, o jaka radosna aktywność, róbmy jej więcej. I jeszcze bym mu dostarczała tej aktywności, więc on w pewnym momencie musiałby zdysocjować, czyli odciąć się od tych emocji. Druga sprawa jest taka, że my dostajemy takiego mindfucku, tak? Nie wiemy, tu nam mówią, że to jest radość, a ja się boję, no to odetnę w ogóle tą emocję, bo... No właśnie. Bo ja nie wiem, co to znaczy, tak? Czuję inaczej, wmawia się mi inaczej, jakby nie wiem, kto ma rację, więc ta aleksytymia gdzieś tam się nabywa, jest to nabyte. Wcześniej w kryteriach diagnostycznych autyzmu było to, że nieprawidłowo odczytujemy albo nieprawidłowo okazujemy emocje. Teraz na szczęście tego nie ma, przynajmniej nie w takim zakresie, jak to było, bo teraz wiemy, że aleksytymia z czegoś wynika, okay, a nie, że my się z nią rodzimy. Więc może być też tak, że masz aleksytymię, a może być tak, że twoje ADHD faktycznie jest z przewagą nieuwagi, a nie z przewagą nadruchliwości, bo mamy trzy typy ADHD mieszane, okay, czyli porówno, z przewagą nieuwagi, czyli jesteśmy bardziej nieuważni, gubimy, mamy mniej poczucia czasu, jesteśmy bardziej zdemotywowani właśnie, powolniejsi. A ten trzeci podtyp to jest z przewagą nadruchliwości, więc tam tych zaburzeń uwagi na przykład jest mało, ale tak jak mówisz, twoja żona się podpala, no to ta impulsywność u niej tutaj działa. Ona może być nadruchliwa bardziej, czy ona będzie ci biegała po domu, właściwie nie posadzi tyłka na chwilę, będzie jakiś serial oglądała, zobaczy paproch na podłodze, wstanie, podniesie, usiądzie i tak dalej, tak? Będzie oglądała serial przeglądając telefon. To jest bardzo często. Tak, więc to jest objaw nadruchliwości. Objawem nadruchliwości jest też gadatliwość, impulsywności jest przerywanie, właśnie to dokończanie zdań za kogoś, bo ja już wiem, co on chce powiedzieć. To ja tak mam bardzo często. I już siedzę, mówię, wysłuch się człowieku, przecież nikt ci odpowiedział, nie? Albo jak na przykład ktoś opowiada historię, w której ty brałeś udział i ją opowiada i tak drąży i opowiada tak ze szczegółami, to można by było przecież skrócić i też byłoby fajnie, prawda? Tak. Więc może być tak, że ty masz ADHD z przewagą nieuwagi, więc nie odpalasz się tak szybko.
a ona może mieć przewagę nadruchliwości, impulsywności, się szybciej odpali, tak? To też musimy zrozumieć, że nie ma dwóch takich samych ADHD, bo to jest człowiek, a nie ADHD na nogach. I dlatego też, tak jak Karuszka mówiła, trzeba zadać pytania. Musi żywa osoba zadać te pytania. Myśmy się bali, że czat GPT nas zastąpi jako diagnostów, ale nie ma takiej opcji, dlatego że żywa osoba musi zadać pytania, jakby uruchomić interakcję, zobaczyć tą reakcję, zobaczyć, jak ta osoba przeżywa dane historie, które opowiada, żeby wiedzieć, jakie natężenie w ogóle tego jest, bo my musimy też ocenić natężenie tej cechy. Tak, i tutaj też myślę, że warto wspomnieć o tym, że jest dość szkodliwe, bo dość często ludzie sami znajdują te testy w internecie i sami je wypełniają. I na podstawie tych testów stwierdzają coś, i jest, tak jak właśnie Zuza mówi, trzeba to zinterpretować i zobaczyć to natężenie, czy to faktycznie jest problemem. Bo jak zapytasz się właśnie kogoś, czy gubi rzeczy, no każdy z nas kiedyś coś zgubił. No. Tylko pytanie, czy gubimy te rzeczy, nie wiem, raz w roku, czy gubimy te rzeczy prawie codziennie. Okej. Więc, ale pytanie jest, czy gubisz rzeczy. Po prostu, no każdy prostu, gubi rzeczy. Każdy gubi rzeczy. No. Więc jeżeli nie mamy wiedzy, jak zinterpretować te pytania, to myślę, że każdemu z nas mogłoby wyjść ADHD właśnie po samych tych narzędziach. Albo odwrotnie, jak masz dużo strategii na ADHD zrobionych, to wyjdzie ci, że nie masz. Wyjdzie ci, że nie masz. Właśnie, czym są strategie na ADHD? Jak już tutaj zahaczyliśmy. I to na przykład, jak lecimy po tym gubieniu rzeczy, ja jestem lękowa, ja nie gubię rzeczy, absolutnie, bo jestem tak przerażona, że mogę coś zgubić, że mam strategię na to, że sprawdzam 5 razy, czy zrobiłam. Natomiast to nie wyklucza u mnie ADHD, bo ja bym te rzeczy gubiła, gdybym nie miała tej strategii. Czyli my ludzie, znaczy ogólnie ludzie, którzy mają ADHD, wiedzą, że coś jest z nimi nie tak i uczą się żyć tak jak inni. Maskując to. To nawet nie jest, że wiedzą, że coś jest z nimi nie tak. Po prostu dotkliwie, znaczy doświadczają dotkliwych konsekwencji tego, jak funkcjonują. Czyli na przykład, no chociażby tata jednego z moich pacjentów ostatnio zostawił dość drogą rzecz elektroniczną u mnie w gabinecie. I od razu napisał maila, już wyszedł tam, poszedł. Napisał do mnie maila, czy mogę mu to zabezpieczyć. Ja na szczęście tego maila odczytałam, zanim wyszłam z gabinetu, więc wzięłam to do domu. I potem mu to przyniosłam na następną wizytę. I jak wychodził, to ja lękowa, która gubi rzeczy, która się nauczyła ich nie gubić, jak on otwierał drzwi, to ja mu powiedziałam, sprawdź, czy wszystko wziąłeś. I on się odwrócił i mówi, o Boże, telefon zostawiłem na krześle, nie? I wrócił po ten telefon, to ja zadbałam o to, żeby on tego nie zgubił, bo ja mam strategię swoją, więc ja mu przypomniałam, żeby nie... I ja o tym pamiętałam, ale z lęku, w sensie o niego, tak? Bo mi na nim zależy, bo go lubię i tak dalej, nie? Więc to są strategie. Strategią na ADHD jest sprzątanie, na przykład. Bo jesteśmy chlewiarzami, tak? Tak się mówi. No, jest pytanie o to, czy robi się wokół ciebie szybko bałagan, czy jesteś bałaganiarzem i tak dalej. Dla mnie to jest coś takiego, że jak stoją 3 szklanki, to ja jestem w stanie jeszcze je wziąć. Ale jak będzie stało 7, to mój paraliż motywacyjny powie, no Nikuta, już nie ruszam tego, więc ja muszę je wziąć wtedy, kiedy są 3. Jeżeli tego nie zrobię, to już wiem, że katastrofa będzie, że mój dom po prostu będzie się lepił, nie? Więc sprzątam na bieżąco. I to jest strategia. Jak wejdziesz do mnie do domu, to nie widzisz ADHD-owego burdelu. Tak? Takiego, który kreuje się w internecie, że, tak? Jest, że te ciuchy wszędzie się piętrzą i tak dalej. Nie ma tego, bo ja wiem, że jak mi się spiętrzą te ciuchy, to już koniec. To one już będą się piętrzyć 2 lata. Więc to też jest strategia. Strategią na ADHD jest to, że tak jak a propos spóźniania, oboje byliśmy tak nauczeni, że spóźnianie to jest przemoc, nie? U mnie w domu na każdej ścianie, nie to, że w każdym pomieszczeniu, na każdej ścianie wisi zegarek. To też jest strategia, no nie? Więc takich rzeczy może być dużo. Strategie na skupianie się, ustawianie sobie sztucznych deadline'ów na przykład. Ustawianie sobie przypominajek, czy w kalendarzach, czy jeszcze do tego mam pod ręką jakiś notatnik i tak dalej. Jakieś aplikacje typu Habitika, gdzie mogę sobie wyrabiać jakieś nawyki, wyrabiać jakieś automatyzmy, że na przykład zawsze w piątek tankuję, żeby mnie nigdy nie zaskoczyło, że tak, więc, że nie mam paliwa, więc zawsze w piątek, niezależnie od tego, ile mam wyjeżdżone, zawsze to tankuję, no nie? I tak dalej, żeby to był automat. I to są te strategie właśnie. Też wspomniałaś tutaj przy tej wypowiedzi
o tej demotywacji, zespół demotywacyjny, tak? Dobrze, paraliż motywacyjny. Paraliż, przepraszam, paraliż demotywacyjny. Też jakbyśmy mogli określić, czym w ogóle ten paraliż jest, skąd on wynika i czy on w ogóle, jeżeli my sobie zdiagnozujemy powiedzmy ADHD i nie wiem, zaczniemy brać farmakologię, to czy to w ogóle znika? Czy to jest rzecz, nad którą musimy pracować na przykład już na psychoterapii? Jedno i drugie tak naprawdę. Okay. Generalnie paraliż motywacyjny od strony biologii wynika z tego, że dopamina jest właśnie elementem układu motywacyjnego. I w zasadzie głównie motywacyjnego. Też bierze udział w koncentracji, ale głównie odpowiada za motywację. I teraz jeżeli mamy niedobory, to uczucie zmotywowania nie powstaje. Okay. Powstaje ten paraliż. Druga sprawa jest taka, że mózg ADHD jest tak łatwo rozpraszalny, że na przykład wymyślam zadanie przykręcić klamkę do szafki. Ulubione zadania dla mnie mojej żony. No? Tak. Żeby przykręcić klamkę do szafki, muszę znaleźć wkręty. Mm-hmm. Żeby znaleźć wkręty, muszę iść do garażu. W garażu mam tak zrobione, że nie da się przejść do tej szuflady i nie da się jej otworzyć, więc muszę posprzątać tak, żeby otworzyć szufladę z wkrętami. Uh-huh. Przyniosę wkręty, ja o tym cały czas myślę, nie to, że ja robię te rzeczy, myślę o nich, nie? Jak przyniosę te wkręty, to jeszcze muszę poszukać wkrętarkę. Poszukam wkrętarkę, ale nie używałem jej rok, więc na pewno jest rozładowana. Nie wiem, gdzie jest ładowarka. Muszę pojechać do, nie wiem, Bricomarsze, kupić ładowarkę do niej, albo akumulator w ogóle. Jak już pojadę do Bricomarsze, to dobrze było kupić farbę na sufit, bo tam jest niedomalowane, dobrze było to skończyć. I to przykręcenie tej klamki w szafce urasta ci do rangi projektu i remontu domu. Więc od razu myślisz sobie, nie dzisiaj. Tak. Dzisiaj nie mam na to czasu. Tak, ale to mówimy o prostych rzeczach tak naprawdę, tak. Nie? I rozumiem, że w pracy na przykład też coś takiego występuje, że nie wiem, że mam stos dokumentów i wiem, że jak tego nie zrobię, to będę miał przerąbane, ale po prostu nie mam siły i nie mam ochoty na przykład tego zrobić, tak? Coś takiego też występuje tak, jako... Tak, jak najbardziej. Mhm. Okej. Okay. To Karoszka może powiedzieć, bo ja widzę, kiedy jest sparaliżowana. Tak? Kiedy na przykład maile są nieruszone przez cały dzień, nie? Tak, znaczy biorąc pod uwagę, że robię za tego ogarniacza, no to ja zawsze wiem, że poniedziałki będą ciężkie. Zawsze są. Nie, znaczy, w naszej branży ludzie po prostu w weekend siadają do ogarniania swoich spraw, bo mają chwilę na to. Tak, dokładnie. Okay, zapytania, tak. SMS-y. Tak, ja też przyzwyczaiłam ludzi, że potrafię odpisać o drugiej w nocy, więc... Ajajaj, najgorzej. No. Tak. I faktycznie, kiedy jest ten taki moment, gdzie posprzątam tą skrzynkę do zera i wiesz, wpadnie tam 5 maili, to mam takie, a dobra, bez problemu. Ale wpadnie 20. I ja na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć. I one nie są ciężkie, ale jest ich 20. Jeżeli mam dzień, w którym rozdzwoni się telefon, i wiszę na tym telefonie. Ja nie mam problemu z tym, żeby rozmawiać z ludźmi właśnie telefonicznie. Ale jak jest tego za dużo, to już w pewnym momencie dzwoni telefon i ja reaguję lękowo i już się wycofuję. Okay. I faktycznie tutaj przy takim paraliżu motywacyjnym to, co też Zuza mówiła odnośnie pracy z dziećmi, ja pracując z dorosłymi też na przykład mówię im o tym, żeby zapisywać zadania na jak najmniejsze kroczki. Mhm. Czyli, że jeżeli mamy się nauczyć do egzaminu, to pierwszym krokiem będzie znaleźć książkę. I to jest do odhaczenia na czekliście, żeby nam wzrósł poziom skuteczności, poczucie skuteczności. Drugie, znaleźć odpowiednią stronę. I w momencie, kiedy rozłożymy to na mniejsze kroczki, faktycznie to przestaje być aż tak przytłaczające, bo nauczenie się do egzaminu jako jedno całe zadanie, tak jak Zuza mówiła o przykręceniu klamki, urasta do rangi czegoś ogromnego. Tak, dlatego na przykład u mnie, nie wiem, czy to też mogłoby być objawem, ale u mnie zawsze jest, jak ktoś coś ode mnie wymaga, jutro. Po prostu u mnie jest odkładanie wszystkich zadań na jutro. Dopóki nie wybuchnie z tego afera jakaś, to może być wieczne jutro na przykład. Z takimi naprawdę podstawowymi rzeczami czasem mam problem, nie? Że potrafią być przygotowane śmieci na przykład do wyniesienia przez dzień, dwa. Ja wychodzę w międzyczasie tak 6 razy z domu, ale ich nie wezmę. Bo nie mam po drodze kosza na śmieci na przykład, nie? Bo idę w lewo, a kosz na śmieci mam w prawo. Może jeszcze ich nie zauważyć też, bo stają się naturalnym elementem środowiska. Nie, tak nie ma. I po prostu to jest pierdoła, nie? Ale no...
tak czasem mam, nie? To jest głupota. I ja też pamiętam, że na ostatniej chyba właśnie terapii, na której byłem, to właśnie mówiłem o tym, że ja wiem, że te rzeczy są jakby do wykonania. To są proste, łatwe rzeczy, ale ja po prostu nie mogę ich zrobić. Nie umiem. Nie umiem, dopóki nie zrobi się z tego syf. Albo jak już się zrobi syf, to już stwierdzam, że już nawet nie warto tego robić, bo i tak już się syf zrobił. Po prostu. Taki miałem etap. Teraz jakoś tak chyba, nie wiem, może nie mam w pracy takich zadań, które, z których ten syf teraz tak, powiedzmy, mógłby wybuchnąć, nie? Wtedy były akurat takie sytuacje. No ale jeżeli chodzi o ten paraliż, no to też zadałem pytanie, czy leki go niwelują? Czy tutaj już jest bardziej kwestia tego, że no jednak on, ten paraliż jest, powiedzmy, w nas tak głęboko zakorzeniony, że same leki nam nie pomogą i musimy to machnąć terapią? Pomogą. Pomogą, dlatego że on wynika właśnie neurobiologicznie z tych niedoborów. Okej. Okay. Leki nam to załatwiają. I teraz to, co na przykład ja czuję, to ja brałam dwa rodzaje tych leków, stymulantów, bo na ADHD nie tylko stymulanty są, o tym też możemy opowiadać. Brałam w formie Medikinetu dostępnego w Polsce i on ma dwie formy uwalniania, szybką i przedłużoną, ale on działa w taki sposób, że uwalnia się bardzo nagle. Ta szybka forma działa 4 godziny mniej więcej, okay, ale czujesz, jak on wchodzi, jest takie mocne pieprznięcie, że nagle wow, po prostu światło uwagi tego i on powodował u mnie takie uczucie motora w dupie. Okay. I ja robiłam mnóstwo rzeczy na zapas, o, mam motywację, to zrobię jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze mam trochę czasu, jeszcze 5 minut, to jeszcze to zrobię i tak dalej. I w momencie, kiedy on schodził, to ja doznawałam takiego po prostu wiru dopaminowego, że wtedy faktycznie czułam to zejście, nie? Jakby jak w narkotykach. No okej, okay, no właśnie. No. Depresyjnie, czułam się jakoś tak bardzo źle. Natomiast przeszłam na inną formę, bo ta forma przedłużonego uwalniania medikinetu akurat działa tak samo, jak ta forma szybka, tylko że w kapsułce są składniki, które uwalniają się od razu i składniki, które uwalniają się za 4 godziny, ale wchodzą tak samo i schodzą tak samo. Natomiast jest jeszcze druga forma metylofenidatu w kapsułce z pompą osmotyczną, która nazywa się Koncerta. Okej. Ta pompa osmotyczna polega na tym, że woda wypycha po prostu w bardzo miarodajny sposób tą substancję czynną, czyli metylofenidat, do krwioobiegu. On się dostaje bardzo systematycznie w równiusieńkich dawkach i po prostu konstans. I jak przeszłam na to, to zaburzenia koncentracji, na przykład to mi nie pomaga na koncentrację, okay, ale powoduje takie uczucie, że mi się wszystko dzisiaj uda. Okay. Ja jestem przerażona swoimi zadaniami. Mm-hmm. Przy medikinecie nadal jestem przerażona, więc robię je na zapas. Okay. A przy koncercie mam tak, że po prostu siadam i je robię. Mm-hmm. I wiem, że je zrobię. Wiem, że mam adekwatną ilość czasu, wiem, co ile mi zajmuje, nagle zyskuję poczucie czasu właśnie. Natomiast koncentracja oczywiście... Nie działa mi to na koncentrację, ale to nic, bo to już jakby całe moje otoczenie wie, że to jest urocze, nie? Że czegoś tam zapomnę, czy tam nawet no, pacjenci wszyscy, o tym wiedzą. Wszyscy czasem czegoś zapomnimy tak naprawdę. No, to jest... przy ADHD to jest, wiesz, właśnie też gadałyśmy o tym z Karoszką, że no każdy ma tak, że pójdzie do pokoju i zapomniał, po co tam pójdzie, nie? Mm-hmm. Więc jak zadamy w ten sposób pytanie, czy zdarza ci się? Mm-hmm. No to oczywiście. To tak, oczywiście, że mi się zdarza, ale jak dodamy pytania, jak często? Mm-hmm. Nie, no praktycznie codziennie, tak? No kilka razy dziennie tak mam, w ogóle nie wiem, o czym gadamy teraz. Okay, no to wtedy wiem, że to jest ADHD. Ktoś mówi, nie, no rzadko tam, teraz na tydzień mi się to zdarzy. No to wiadomo, jak się nie wyśpimy na przykład, no to już. A propos jeszcze nierównych szans i tego leczenia, to wracając do przesuniętej fazy snu, to też są nierówne szanse, dlatego że sen i wyspanie się w ogóle wpływa mega mocno na procesy poznawcze, czyli właśnie na myślenie, na uwagę, ale też w ogóle na samopoczucie, na depresyjność, no nie? Tak jest. Ja dzisiaj się nie wyspałem i naprawdę wiem, że to jest bardzo ważny podcast, ale mi się go bardzo dzisiaj ciężko prowadzi, bo moje dziecko miało straszną noc. Więc ja też miałem. No właśnie. Więc... I to mnie naprawdę wybudzało, więc i wyobraź sobie, że ktoś ma tak codziennie, nie? Mm-hmm. Przez 6 lat na przykład, bo... No to jest makabra. Bo chodzi do szkoły.
i musi iść na ósmą. Mhm. Nie? Odsypianie w weekend tego nie nadrabia, bo to nie o to chodzi. Mhm. Regularność, jakby organizm hormonalnie się ustawia do tego spania i tak dalej, się reguluje i w tym momencie, kiedy mamy przesuniętą fazę snu, a musimy funkcjonować tak jak normiki, no to mamy jeszcze do tego, że mamy jakąś trudność, to jeszcze nam się odbiera w tym samym zakresie, nie? No tak. Pogłębiają się te objawy. Więc a z kolei jak się bierze te leki, to jeżeli one są dobrze ustawione, dobrze dawkowane, to one schodzą w momencie, kiedy powinniśmy iść spać i wtedy faktycznie masz takie, wiesz, fazę, że przysypia ci się, to zasypianie jest ułatwione, więc też chociaż jesteś w stanie nadrobić, nie? Okej. Czyli wtedy, bo wcześniej mówiłaś, że nawet jeżeli weźmiemy sobie leki na sen, to i tak ten sen nie będzie tak głęboki i tak... Ale będzie. Okej. No tak, no ale będzie ogólnie. Ale będzie, no. Nie? Mhm. Chociażby oczy ci odpoczną, ciało odpocznie. Mhm. Nie będzie tego kołowrotka myśli, tak? Ale to nie jest objaw, który... występuje zawsze? Czy nie, jednak... nie zawsze, ale bardzo często. Bardzo często, tak? Okej. Bo ja na przykład nie mam problemu z zasypianiem jakiegoś ten... Czasem się pokręcę. Ja też nie mam problemu z zasypianiem. No. Jak położę się o czwartej, to żadnego nie mam. Nie, a nie, wiesz, ja potrafię iść spać, nie wiem, 22:30, 23:00, 21:30 też zależy. Też, no, ale to też zależy w sumie od poziomu zmęczenia tak naprawdę, jaki miałem dzień poprzedni i czy miałem zarwaną nockę, czy nie miałem zarwanej nocki. No, to w sumie też tak to zależy, bo jak byłem młodszy, to jak gonili spać, bo do szkoły, to mnie się wtedy nie chciało spać. A nastolatkowie mają taką fazę wszyscy, no to... że mają ten zespół przesuniętej fazy snu, bo po prostu hormony się ustawiają inaczej właśnie i wtedy każdy nastolatek ma do tego prawo, więc akurat po tym nie diagnozujemy. Jest to coś, co współwystępuje, jeżeli zostaje to z nami do dorosłości, to faktycznie ten zespół przesuniętej fazy snu jest i to jest sygnał, żeby sobie szukać takiej pracy, żeby móc ją zacząć o 11 na przykład. Na nie? przykład, no, okej. Wspomnieliśmy o tych lekach i też o tym artykule. No i tam właśnie był ten zarzut, że w tym artykule, że te dawki są zwiększane, ponieważ jest wystrzał właśnie takiej adrenaliny. Znaczy tego, co ty powiedziałaś, że tej motywacji i tak dalej, że ludzie się na nie uodparniają, muszą być coraz większe dawki, co prowadzi po prostu do uzależnień. Jest tak z tymi lekami, czy nie jest? To znaczy, mój psychiatra na dzień dobry powiedział, że ponieważ są to leki z grupy narkotycznych, to oczywiście, że jest w ulotce, że jest skłonność do uzależnienia od tego preparatu, natomiast większość jego pacjentów zapomina po prostu brać. Okay. I jestem tego przykładem. Właśnie, jak możemy się uzależnić, gdzie to mi poprawia funkcjonowanie. Ja na tym funkcjonuję naprawdę lepiej. Na przykład, gdybym dzisiaj była bez medykinetu, to już 5 razy zgubiłabym się w tej rozmowie, dlatego że skaczemy w pewnym sensie po wątkach, mimo że rozmawiamy o jednej rzeczy. A dzięki temu, że wzięłam leki, to kojarzę, o czym rozmawialiśmy, kojarzę, co jeszcze na przykład mogłam powiedzieć wcześniej, co jeszcze musimy poruszyć, w sensie moja głowa myśli całkiem nieźle. I mimo tego, jak dobrze na nich funkcjonuje, ostatnio rozmawiałam ze swoją pacjentką, miałam takie, ej, w sumie od tygodnia nie wzięłam medykinetu. Bo po prostu zapomniałam. Podczas rozmowy z pacjentką. Tak. Okay, no. Znaczy, my też jesteśmy ludźmi i warto jakby dawać znać naszym pacjentom, że ej, my też mamy takie różne rzeczy, tak? To jest w ogóle bardzo pomocne też w nawiązywaniu relacji z naszymi pacjentami. Ale może o tym nie teraz. Jeśli chodzi o ten potencjał uzależnieniowy, to dawki terapeutyczne tych leków nie mają szans uzależnić. Okay. Tenże profesor, który napisał odpowiedź, tak. Swego czasu obdzwaniał, z tego co wiem, to on, obdzwaniał ośrodki uzależnień w Polsce i pytał, czy trafił ktoś uzależniony od metylfenidatu. No i zgadnij, ile osób trafiło? Nie wiem, jedna. Zero. Żadna. Okej. Oczywiście, jeżeli, ja nie chcę tu poddawać pomysłów, ale jest taki sposób użycia tych leków, że można tego użyć rekreacyjnie, niemniej jednak... No jak amfetaminy, nie? Nie, tak naprawdę. Nie, metylfenidat nie ma takiego działania euforyzującego. Okej. Chyba, że. Okej, okay, dobra. Z czymś zmieszasz i tak dalej, i tak dalej. Więc można się na nim bawić. Można go przyjąć inaczej niż doustnie na przykład.
I wtedy będzie miał bardziej szokowe takie, tak, wejście, no to wiemy, jakby jesteśmy dorośli. Ale te dawki, które bierzemy terapeutycznie, one tak czy siak nie mają takiego potencjału. Ta jedna osoba opisana tam w tym artykule, no ona miała w ogóle problem, tak? Ona miała deficyt emocjonalny, bo też musimy wiedzieć, że osoby z ADHD, owszem, współwystępują u nich uzależnienia. No współwystępują, właśnie. Bo my usiłujemy sobie radzić. Teraz... Właśnie, tak. Bo jak już przy tym temacie jesteśmy, to prawda, że spośród uzależnionych od alkoholu i innych narkotyków prawie 40% albo ponad 40%, już nie pamiętam jak czytałem, ma ADHD? Tak. Tylko o tym nie wie? Nie no, czy wie? Nie wiedzielibyśmy, że to okay, jest 40%. Okej, no w sumie tak, no ma to sens, no. Raczej odwrotnie. Raczej wiele osób z ADHD, które wiedzą, że ma ADHD, mają w historii swojej jakieś uzależnienie, chociażby od papierosów. Mm-hmm. Natomiast już od takich mocniejszych substancji typu narkotyki czy alkohol, często to się zdarza, dlatego że my usiłujemy sobie radzić. I powiem ci, że ja na przykład jak robiłam sobie tą dziarę, to ja jestem mega wrażliwa na ból i dla mnie to koszmar jest. Cały rękaw wydzierać to po prostu tragedia. I ja raz wzięłam tramal z okazji tego. Ja się czułam tak zajebiście po tym tramalu. Ja miałam, wszyscy śpią po tym, nie? Ja miałam szarp umysł, wszystko było super, miałam super humor, nie czułam tego bólu, byłam super socjalna, taka, że od razu następnego dnia miałam ochotę wziąć jeszcze raz, po to, żeby się jeszcze raz tak poczuć. Więc jakby potencjał uzależnieniowy zwykłej tabletki, jakby, którą możesz dostać normalnie na receptę od lekarza POZ, już mi zrył beret po jednym wzięciu. Wiem, tak? na chorą ósemkę i potem po wyciętej ósemce miałem tramal, więc wiem, o czym rozmawiamy. Tak. I nikt, z kim rozmawiałam, kto potencjalnie jest normatywny, nie miał takich uczuć. Nie miał uczucia, że ta tabletka mu coś rozwiązuje. Rozwiązuje mu ból i tyle, a mi to rozwiązywało życie. No. Więc potencjał do uzależniania się jest właśnie dlatego, że wszelkie używki, wszelkie substancje psychoaktywne działają na ten układ dopaminergiczny i podnoszą poziomy dopaminy, tak? Nie wiem, tam kawa chyba podnosi 2,5 raza. Tak. Ja wypiłem 11 filiżanek kawy dziennie, jak sobie przeliczyłem. Więcej. No. Ja piję tej kawy po prostu hektolitry i Czyli ty konkretnie używasz leków na ADHD. I konkretnie czuję wtedy, kiedy przestaje mi działać. I ja wtedy wiem, że to już jest obowiązek, że muszę machnąć kawę. Jak nie, to za chwilę będzie po mnie, nie? Więc to jest tak, że to nie jest tak, że ty nie bierzesz leków na ADHD. Ty sobie próbujesz Ale naprawdę, radzić. Naprawdę kawa działa na ADHD? Działa w taki sposób... Bo ja słyszałem też... Przepraszam, że ci jeszcze zanim odpowiesz. Bo ja na przykład słyszałem o tym, że jednym z objawów ADHD jest to, że jak pijesz kawę, to idziesz po niej spać. Nieprawda. Możesz, nie znaczy, musisz. No, nieprawda. Wiesz, po prostu jest tyle objawów tych ADHD, które się pojawiają na TikToku. Tak. Wiesz, tym bardziej jeszcze jak polajkuję sobie jedno z ADHD, to po prostu jest taki wysyp. Pokazuje. Tak jest, to jest taki wysyp, że to się ja w głowie nie mieści. Dlaczego tak jest. No. Kawa, generalnie stymulanty przy ADHD mają dokładnie taką samą funkcję, jak przy osobach normatywnych mają pobudzić. Tylko, że przez pobudzenie my dobijamy do takiego poziomu jakby gospodarki neurotransmiterowej, że stajemy się po niej normatywni. I jesteśmy w stanie iść spać po kawie, dlatego że ona nas pobudza do poziomu, w którym przestajemy słyszeć radio w głowie. Mhm. Nie ma radia w głowie, no to mogę iść spać, tak? Jest radio, no to mi przeszkadza, tak? A wyskitu teraz śmiech i chichy, ale bo radio, rozumiem, to jest przenośne tego, tak, co słyszymy w głowie, te myśli i tak dalej. Ja czuję wtedy, kiedy przestaje mi działać kawa, bo zaczynam się mniej jakby skupiać i zaczynam słyszeć, no. Okej, okay, dobra. Więc psychostymulanty mają dokładnie taką samą, to nie jest tak, że psychostymulant ma nas uspokoić. Mhm.
że to jest odwrotne działanie niż u osób normatywnych. Jest dokładnie takie samo działanie, tylko że my dobijamy do pewnego poziomu, tak? A osoba normatywna startuje z niego na tym psychostymulancie. Więc ona będzie chodzić po ścianach i gdzieś tam latać, a my będziemy czuli się po prostu zmotywowani i zdolni do działania. To będzie nasze pobudzenie, tak? No tak. I kawa jest nam potrzebna po to, żeby wystartować, ale możemy po niej iść spać, dlatego że to nie jest jeszcze ten poziom pobudzenia, który ma po niej osoba normatywna. No. Ale nadal jest to pobudzenie. Ja potrafię wypić na przykład szóstą kawę w ciągu, szóstą filiżankę kawy o godzinie na przykład powiedzmy 16, położyć się na godzinkę półtorej, powiedzmy, wstać, wypić sobie kolejną kawę i potem iść się położyć spać o 23 na przykład, nie? Tak, ona nie ma takiego wpływu właśnie, bo kawa generalnie, kofeina powoduje rozpadanie się, z tego co pamiętam, cząstek adenozyny, a adenozyna to jest taki hormon, który nas informuje, że gościu idź spać. No i kawa redukuje po prostu zmęczenie, no nie? Ale ona nie ma takiego działania, że nie wiem, że będziemy jak właśnie kurczaki z bez głowy biegać sobie. Być może osoba normatywna, która by wypiła dużą ilość kawy, tak by właśnie miała, ale osoba z ADHD po prostu będzie pobudzona do tego, żeby robić rzeczy, które ma robić. No i tyle. Kumam. Czyli po prostu przez to, że takie osoby chcą radzić sobie ze swoimi objawami ADHD, bardzo często sięgają po inne używki, typu alkohol, typu narkotyki. Mikrodawkowanie. Tak jest. Tak. I to jest bardzo częste, że osoby z ADHD, nie wiedząc, że mają ADHD, mikrodawkują sobie amfetaminę. Na przykład. Zdobywają ją z rynku i nie biorą tych dawek takich euforyzujących, czy właśnie pobudzających, tylko mikrodawki. Raz dziennie. No. Nie? I nie potrzebują powiększać tych dawek. I one sobie tak żyją, nie? Ja często o to pytam też w wywiadzie wstępnym, czy ma jakąś historię osoba związaną z jakimiś substancjami psychoaktywnymi, niekoniecznie z alkoholem, ale właśnie często się okazuje, że no tak, brałem na przykład Cirrusa pół życia, czyli pseudoefedrynę, nie? I potem też się super czujemy. No, bo ja często jak jestem przeziębiony albo coś, to właśnie... I nagle koncentracja ci wzrasta. Fantastycznie to jest, no. Ja jestem zdrowy wtedy. Tak, ja jestem po prostu jak nowonarodzony. Pierwszy swój podcast byłem tak chory, że właśnie byłem napakowany pseudoefedryną. To było z peją właśnie. Dzień wcześniej byłem po prostu tak zdechnięty, że mówię, no nie przeżyję tego, nie dam rady. Omawiałem się z nim przez 3 miesiące bodajże wcześniej, czy nawet dłużej. I mówię, no nie przegapię takiej szansy, nie? No. I tyk, akurat miałem to i mówię, ooo, możemy działać. No, okej. Mamy zdiagnozowanych, powiedzieliśmy teraz, około 5% społeczeństwa na ADHD. I to są dzieci głównie. I to są głównie dzieci. One mają rodziców jeszcze. Czy to dlatego, no właśnie, rodziców. Niezdiagnozowanych. Tak jest. I są też ci, którzy byli jako dzieci niezdiagnozowani, więc są teraz dorosłymi, którzy też nie są zdiagnozowani, prawda? Więc mam jeszcze kupę osób do zdiagnozowania. Czy... Ciężko, tak ciężko, przez to, że jest tyle, widzicie, tyle jest objawów tego ADHD, tak ciężko jest je zdiagnozować? Czy w ogóle ciężko jest je zdiagnozować, czy nie? Bo ja czytałem właśnie i też słuchając podcastów różnych z psychiatrami czy tam z psychologami, każdy z nich praktycznie wspominał na temat tego, że ciężko jest ADHD w Polsce i ogólnie na świecie zdiagnozować, dlatego tyle osób chodzi z niewłaściwą diagnozą. I na przykład przychodzi z depresją, przychodzi z dwubiegunówką i na to jest leczona, ale to do końca nie pomaga, no bo jednak nie zostało zdiagnozowane ADHD. To jest przez to właśnie, że jest trudno to zrobić, czy przez co? Czy po prostu jest kupę ludzi niewykształconych i... No nazwijmy rzeczy wprost, tak? Jest kupę psychiatrów, psychologów niewyspecjalizowanych w tym, no bo wiadomo, każdy lekarz też ma swoją specjalizację zapewne, nie? I to z tego wynika. Raczej tak. Czyli ja sobie zadałem pytanie i od razu odpowiedziałem. Wiesz co? Myślę, że błędem jest to, że ludzie, którzy nie mają, w sensie na przykład właśnie skończyli studia psychologiczne, ale nigdy nie zagłębili się w temat neurotypowości, stwierdzą, ja zacznę diagnozować ADHD. I tak jak ja na przykład miałam to szczęście, że spotkałam na swojej drodze Zuzę, która
jakby ma łeb do tej neurotypowości cudowny i jest w stanie mi to wszystko wyłożyć. Ja miałam takie, okej, to jest bardzo logiczne, ale ja nie wyniosłam tej wiedzy skądinąd, tylko po prostu właśnie z tej interakcji. I gdybym świeżo po studiach miała kogoś zdiagnozować, bo mam do tego kompetencje po studiach, żeby kogoś zdiagnozować, Masz prawo. Mam prawo, o tak, 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 mam prawo, bo niby zdobyłam te kompetencje w trakcie studiów, okay, o może tak. Okay. To prawdopodobnie to byłaby mi zdiagnoza. Okej. Okay. Też to, czym ja się zajmuję teraz głównie, bo ja już praktycznie nie diagnozuję takich ludzi, którzy gdzieś tam przypadkowo trafiają do mnie, tylko są to ludzie z polecenia jednych, drugich. Ja diagnozuję w tej chwili głównie psychologów, psychiatrów i ich dzieci. Aha. I poprawiam diagnozy po innych. Po innych, którzy źle zdiagnozowali. Którzy źle zdiagnozowali. Na szkoleniach, które prowadzimy dla specjalistów, pokazuję takie case study z tego, jak osoba była badana, w jaki sposób i jakie wnioski z tych badań zostały wyciągnięte. I ci specjaliści, którzy już wiedzą coś o neurotypowości, bo przyszli na to szkolenie, czyli oni już edukują się i są na drodze tej edukacji, mówią, że nie mogą tego czytać, nie mogą na to patrzeć. To są takie błędy. To są błędy na przykład w interpretacji kwestionariuszy. Czyli to, o czym rozmawialiśmy, tak? Że... Czyli mamy na przykład punkt odcięcia 100 punktów i wiemy, że już jest wskazanie do diagnozy. Ktoś ma 146 i tam jest napisane, że to jest wynik niski. Okej. Okay. Na przykład, nie? Okej. Bardzo często oprócz tej choroby afektywnej dwubiegunowej, o której mówiłeś, przybija się osobom z ADHD zaburzenie osobowości chwiejnej. Czyli bo... Podtyp mamy impulsywny i borderline. Okej, okay, no. I z tym borderem właśnie ludzie do mnie przychodzą, mówią, mam bordera, ale myślę, że mogę jeszcze mieć ADHD. Na drodze diagnozy okazuje się, że nie ma bordera, tylko ma ADHD i osobowy zależny. Aż tak się można pomylić? Tak. Ale przecież przy takiej mylnej diagnozie, to zamiast komuś pomóc, niszczymy mu życie. Tak. To dlaczego się za to zabieramy? Osoba, która dostała od trzech różnych osób diagnozę borderline. Okej. Okay. A ja mam ADHD. Okej. Okay. Czyli jak to u ciebie wyglądało, że dostałaś diagnozę borderline'u i ty czułaś, że ona jest nietrafiona i to... Jakby nawet zamiast pomóc ci, to ci przeszkadzało, czy nie? Wiesz co, powiem ci szczerze, ja wtedy się tym aż tak strasznie nie przejmowałam, bo miałam 12 lat. Okej. Okay. Gdzie jeszcze w ogóle czasowo nie wystawia się takich diagnoz w tym wieku. Borderline'u, w sensie nie wystawia się... W ogóle zaburzeń osobowości nie wystawia się w tym wieku. Wystawia się diagnozę nieprawidłowo kształtującej się osobowości w jakimś kierunku. I może to być kierunek borderline. Natomiast osobowość nam się stabilizuje tak po 20 roku życia dopiero. Teraz wiemy, że też było takie przekonanie, że ona się ustabilizuje już koniec. Jakby nie możemy jej leczyć, możemy tylko zwiększać komfort życia, co też jest nieprawdą. Możemy leczyć zaburzenia osobowości, także osoba faktycznie nie prezentuje tych cech i nie spełnia kryteriów diagnostycznych po terapii. W każdym razie aż takie błędy, tak, aż tak można się pomylić, dlatego że na przykład diagnosta zadaje pytanie, czy twój nastrój się zmienia często? No i co myślisz? No, tak. Tak. No dobra, czy zdarzają ci się jakieś impulsywne zachowania? Impulsywne zakupy? No tak, no. Przygodny seks? Już kiedy nie. W życiu? Ale tak, no. Żona alkohol? Mam, nie? No, uzależnienia? No. No dobra, a czy zdarza się, że jakąś osobę dzisiaj lubisz, jutro nie? No też. A zdarza ci się, że jak ktoś ci powie coś przykrego, to bardzo cię to boli? No, oczywiście. No. Morder. Tak? I klep po prostu. Tak. Dlatego, że... A to są wszystko cechy ADHD też. Dokładnie. No. Tylko ja muszę wniknąć, tego... ale co ty z tym robisz? Jak ktoś cię odrzuci na przykład, to co ty robisz z tym? Nie? I ty mi powiesz, że no, przemyślę sobie to, pogadam z przyjacielem, nie, spróbuję może coś zmienić, może potem sobie pomyślę i zdam sobie sprawę, że ta osoba była dla mnie toksyczna, a borderline ci powie, no nienawidzę go, po prostu chciałbym go zniszczyć, nie? Chciałbym mu zrobić to i tamto, to jest najgorszy po prostu fiut, jakiego spotkałem w życiu. Więc i tego pogłębienia nie ma zazwyczaj. Też musimy zwrócić uwagę na to, że w Polsce jest takie przekonanie, że diagnozuje psychiatra. A psychiatra ma 20 minut albo 40 przy dobrych lotach, nie? Tak. My mamy cały
taki no, długi czas, jak robimy diagnozę różnicową, to mój rekord to jest 12 spotkań, czyli 12 godzin z pacjentem spędzonych, nie? No. I ten nasz czas jest tańszy niż psychiatry, więc my możemy głębiej wnikać. Mamy też różne narzędzia inne, których psychiatra nie ma. Nie ma dostępu na przykład do testów właśnie psychologicznych, bo nie ma prawa ich używać. Jakby magister psychologii uprawnia do używania ich, nie? Więc... Czyli psychiatra tylko i wyłącznie używa leków? Wywiadu. Wywiadu i leków. To jest jego narzędzie, wywiad, tak. I ja nie mówię, że psychiatra nie da rady zdiagnozować. On ma mało czasu. I w momencie, kiedy on na przykład widzi, że przychodzi pacjent i mówi, słuchaj stary, ja jednego dnia się czuję zajebiście, a potem do niczego nie mogę się zmotywować, to on jak często leczy chorobę afektywną dwubiegunową, to on ma taką heurystykę i żeby szybko ci pomóc, to już ci na tej pierwszej wizycie zdiagnozuje tego HADA, da ci leki, bo będzie mu zależało na tym, żebyś ty szybko stanął na nogi, bo to jest jego misja. Natomiast... on nie ma czasu wnikać w to, że ty masz paraliż motywacyjny i dlatego masz doła, bo czujesz się nieskuteczny, bo mówisz, Boże, tyle rzeczy powinienem zrobić, dlaczego jestem takim debilem, że nie mogę tego zrobić i tak dalej, nie? I że ta samoocena ci spada z powodu paraliżu motywacyjnego, a nie depresja powoduje ten paraliż. Tylko na odwrót. Tylko na odwrót, więc jakby... pogłębianie tego wywiadu, w ogóle ten wywiad psychologiczny jako pogłębiona forma badania jest mega ważny i bardzo dużo specjalistów nie pogłębia tego, tylko leci po kryteriach diagnostycznych, które dla wielu zaburzeń są bardzo podobne, no i przybija te diagnozy, które są im bardziej znane. Okay. To jest taka heurystyka, czyli mam bardziej dostępne to w swojej głowie, to ci przybije. Zrobiliśmy sobie małą przerwę, więc wracamy po przerwie i zapytam o to, co i tak zapytałem w tej przerwie, czyli słyszałem, że człowiek, który ma zdiagnozowany ADHD i weźmie sobie lek, nagle w głowie czuje ciszę. Jak to jest? Bo dla mnie normalnością jest, że mi w głowie szumi ogólnie. I to nieważne, czy wypiję kawę i to jest od ciśnienia. Na przykład, ja sobie to tak tłumaczyłem, natomiast ja wypiję dużą ilość kaw, a i tak ciśnienie mam fantastyczne, tak naprawdę. Ale w głowie czasem szumi. Po prostu. Coś słyszę. Nie jest to przepływ czasem myśli jakiś niesamowity, że myślę o czymś intensywnie, ale po prostu mam jakieś dźwięki w głowie. I podobno to zanika. Prawda? Znaczy tak. Na pewno mogę powiedzieć swoją historię, kiedy miałam tą pierwszą dawkę leku i wzięłam i miałam takie, o kurczę, nic się nie dzieje, nie? To może od razu wjechał syndrom oszusta, że może to jednak nie jest to ADHD, no bo nic się nie dzieje. To ja tutaj wtrącę się, że leki nie służą do diagnozowania ADHD. Jeżeli ktoś źle reaguje na te leki, to nie znaczy, że nie ma ADHD. To od razu, to też jest mega ważne, bo krążą takie plotki po necie, że jak ktoś reaguje właśnie pobudzeniem na leki na ADHD, to nie ma ADHD. To jest nieprawda. To są leki pobudzające. Tak mają działać. Dobra. Tak, to właśnie miałam takie, że absolutnie nic się nie dzieje, że kurczę, o co chodzi. I nagle zmywając naczynia miałam takie, ej, jak jest cicho. Ale to jest dziwne, w sensie, czemu nic się nie dzieje? I miałam taką myśl, Jezu, czy tak funkcjonują normatywni ludzie, neurotypowi? I ta cisza była tak dziwna, bo przez 27 lat swojego życia słyszałam właśnie to radio w głowie. I nagle było nic. I to jest uczucie, do którego się chyba trzeba przyzwyczaić, bo do tej pory czasami jak w ten sposób wjadą leki, to mam takie, Jezu, jak jest nudno. Słyszałeś tę muzykę w głowie? Jak była cisza? To często, tak. Często, prawda? Często. Jest muzyka w głowie i, albo sobie sami myślami podśpiewujemy na przykład, tak. Prawda? Tak, i to jest też coś, co moim zdaniem, moim prywatnym zdaniem, powoduje wzrost skupienia, wbrew pozorom, bo jak nie mogę się skupić, to zwykle zakładam słuchawki na uszy i faktycznie zaczynam słuchać czegoś, co znam. I jeżeli słucham czegoś, co znam, to wtedy skupiam się lepiej. Ja potrafię słuchać muzyki i czytać książkę i wtedy się lepiej skupiam. Tak, tak. To mi porządkuje gdzieś tam, musi to w jakiś sposób porządkować, nie wiem, czy fale mózgowe, czy cokolwiek, ale zauważyłam, że osoby z ADHD niby tak łatwo rozpraszalne,
często lepiej się skupiają właśnie jak jednocześnie robią jakąś inną rzecz. Dlatego ja na przykład lubię słuchać podcastów właśnie na tematy i uczę się w ten sposób, czy z YouTube'a, czy właśnie z podcastów, jadąc samochodem do pracy. Tak. Nie? Robię dwie rzeczy naraz i wtedy ten podcast mi wchodzi. Gdybym miała po prostu usiąść w domu i tego słuchać i miałabym ciszy i spokój. Nie wysiedzę. Nie, nie masz to szans. Tak samo mam ja, jak teraz pracuję jako kierowca, to najlepiej mi jest przygotowywać się do podcastów, słuchając innych podcastów podczas pracy w samochodzie, jak jadę, to potrafię słuchać i wtedy jestem mega skupiona na tym, że rzeczywiście tego na przykład słucham. Albo też pytanie z mojej strony. Ja za chwilę się u was zdiagnozuję właśnie, nie? Zaraz mi powiecie, że tak, ty masz ADHD, nie? Często mam też tak, że jak rozmawiam przez telefon, to żeby skupić się na rozmowie, albo muszę sobie rysować, czy coś robić po prostu ręką, albo chodzić. Żeby nie chodzić i siedzieć podczas rozmowy, ja muszę sobie coś rysować. To też jest sobie. Wy się już do mnie tak uśmiechacie, jak witaj wśród nas. Jedno z pytań diagnostycznych w ogóle, nie? Tak? Czy podczas gadania przez telefon chodzisz? Ja wędruję. No. Ja chodzę non stop, nie? Ty jak... chodzisz niż tak. Siedzieć, jak mówisz. Jak nie, żeby nie chodzić, to muszę mieć kartkę i rysować sobie po prostu, że muszę mieć zajęte ten i wtedy skupiam się na ten, tu, tutaj rysuję, a tu mogę rozmawiać i sobie to... Zaczynam się przerażać tym troszeczkę. Czemu? Ale czemu? Bo tak jak wam powiedziałem i też o tym chciałem porozmawiać. Boję się, że jakbym został zdiagnozowany, to będę miał straszny wyrzut do siebie i do świata za te 34 lata stracone. Nie wiedząc, że miałem ADHD. I wyobrażając sobie, ile ja bym zrobił, gdybym wiedział, że je mam, i gdybym był zdiagnozowany i gdybym mógł funkcjonować jak inni. Po prostu mi się tego się najbardziej boję. To jest coś, co trzeba przejść, nie? To jest coś, co trzeba... To się nazywa żałobą po diagnozie. Żałujemy straconych szans. Tak jak mówisz, stracone 34 lata. Do tego też trzeba podejść w taki trochę sposób, że te lata nie są stracone, bo jednak jesteś w którymś miejscu w życiu i one ma jakieś fajne strony. Masz na przykład fajną kobietę, fajnego syna, robisz to, co chcesz robić, więc dotarłeś gdzieś w tym życiu. Fakt, było ci pewnie trudniej tu dotrzeć. Natomiast jeżeli będziesz się ociągał, no to stracisz kolejny czas. I często tak ludzie mają, że przeżywają właśnie takie złe doświadczenie. Takie doświadczenie, że właśnie dostają tą diagnozę, dostają leczenie i nagle okazuje się, że Jezus, tyle czasu straconego. Ta żałoba jest w zasadzie mega często, ale też w zasadzie częściej jest obawa, że nie wyjdzie. Aha. Bo nadzieja związana z tym, że jest jakiś fenomen, który może wyjaśnić mój sposób funkcjonowania, moją odmienność, który może mi dać jakiś przepis na życie dalsze, że ja mogę się poczuć lepiej i okaże się, że ten fenomen jednak mnie nie dotyczy, no to znaczy, że będę musiał dziubać dalej. No właśnie, i co wtedy? Dalej. I co wtedy? Jeżeli są tacy ludzie, którzy właśnie przychodzą po diagnozę, oczytani i święci przekonani, że oni mają wszystkie objawy, że im to pasuje, jednak okazuje się, że no nie masz tej diagnozy. Co dalej z takimi ludźmi się dzieje? Musimy się nimi zaopiekować. Musimy im powiedzieć, z czego mogą wynikać dane objawy, tak żeby nie utracili tej nadziei, żeby my też jesteśmy diagnostami od tego, żeby im powiedzieć, że słuchaj, to nie jest ADHD, ale to może być to albo to. Możemy to drążyć dalej i obiecuję ci, że dojdę do tego, co ci jest i dobiorę ci takie sposoby funkcjonowania, jakby żebyś poczuł się lepiej, nie? Od tego jesteśmy, więc po prostu nie zostawia się tych ludzi samych sobie. To się zdarza, aczkolwiek rzadko, że osoba, która przychodzi przekonana, że powinna się zdiagnozować na ADHD, że ona tego ADHD nie ma, bo to też jest ten hiperfokus, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że w pewnym momencie jak odkrywasz coś na swój temat, co może cię dotyczyć, no to zaczynasz to studiować, szukasz poważnych źródeł, nie oglądasz TikToka, tylko czytasz z PubMeda, nie? No tak, bo ja stwierdziłem, że zaczęło mnie to na TikToku zasypywać, mówię, no TikTok to nie jest dobre miejsce do czerpania informacji z tego. To jest dobre miejsce, bo tam jest dużo samorzeczników, ale okay, to ale... jest dobre miejsce, wiesz, jak patrzysz przez pryzmat takiej wiedzy jednak medycznej, no nie?
bo też jest dużo bzdur, bardzo dużo bzdur. I takie osoby, które przychodzą z nadzieją, że to ADHD i okazuje się, że nie, nimi trzeba się obowiązkowo dalej zaopiekować. Jakby nie można ich zostawić i to też jest problem ze specjalistami, z którymi się spotykam gdzieś tam, spotykam pacjentów po tych specjalistach, którzy mówią im, może to ADHD, może to autyzm, do końca to nie wiem, a może masz zaburzenie osobowości, to przybije ci bordera, bo to najbardziej pasuje właśnie, nie? Albo przybije ci anankastycznego, bo to do autyzmu pasuje, bo nie mam pewności. No jeżeli nie masz pewności, to musisz badać dalej, tak? Często to dotyczy dzieci, że mamy właśnie malutkie dzieci, które trudno jest diagnozować pod kątem ADHD, bo mówi się, że pewne zachowania takie jak ADHD są charakterystyczne dla dzieci w danym okresie rozwojowym. Okay. Co jest nieprawdą. Okay. Dzieci z ADHD zachowują się inaczej i jak najbardziej możemy to wykryć. Mówi się, że powinniśmy diagnozować dopiero po 6 roku życia. To jest nieprawda. Możemy diagnozować dzieci w dowolnym wieku. Żadne kryterium diagnostyczne nie daje takiej granicy wieku. Wiemy, że do 12 dobrze by było, żeby te objawy się pojawiły, żebyśmy mieli pewność. Ale równie dobrze mogło się pojawić później. Natomiast 4-latek spokojnie jest w stanie usiedzieć przy posiłku i go zjeść i się nie zawiesić. Na przykład, tak? Więc dziecko z ADHD będzie się kręcić, będzie się zawieszać, będzie się rozpraszać. 4-letnie dziecko spokojnie stanie się bawić przez 20 minut przy stoliku, przy zabawie stolikowej. Dziecko z ADHD wysiedzi tam 5-10 minut i to będzie widać, że ono jest niespokojne, widać, że ono się nie skupia. Będzie powtarzać wielokrotnie te same błędy i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo cech, które odróżniają takie małe dzieci z ADHD od dzieci normatywnych. I to też jest stereotyp i plotka, którą trzeba bojkotować, bo sami specjaliści niestety rozgłaszają, że nie można diagnozować dzieci przed 6 rokiem życia. A z czego to wynika w ogóle, że nie można? Takie przekonanie. Znaczy ja mam takie przekonanie, że to wynika z tego, że bardzo właśnie w Polsce są lubiane różne testy i narzędzia takie zaplanowane. I najwcześniejsze narzędzie, którego możemy używać, jest to test Conners 3 i on jest wystandaryzowany dla dzieci 6-letnich maksymalnie, znaczy minimalnie. Dziecko może mieć 6 lat i tutaj też nie samo wypełnia ten test, tylko robi to wychowawca i rodzic. Samo dziecko może od 8 roku życia dopiero wypełnić ten test. I specjaliści po prostu lubią się posługiwać tym narzędziem i psychiatra też lubi widzieć wyniki tego narzędzia w liczbach, w opiniach. Przed 6 rokiem życia nie mamy możliwości zastosować żadnych testów. Musimy zastosować wywiad, obserwacje, musimy współpracować z pedagogiem, który faktycznie jest w stanie, obserwując codziennie dziecko, powiedzieć, że ono się wyróżnia na tle grupy. Ale to jest do zrobienia. Bardzo niewiele osób w Polsce diagnozuje takie małe dzieci, ale to nie znaczy, że się nie da i że nie powinno się tego robić. Powinno się robić, dlatego że dziecko, które idzie do szkoły już z diagnozą, w pierwszym miesiącu tej szkoły, jeżeli się wyjdą jakieś trudności, już wtedy możemy zadbać o nie farmakologicznie, nie musimy tego robić wcześniej. Ale mamy już w kieszeni tą diagnozę, możemy działać natychmiast, a nie rozciągać to teraz na rok. No dobra, ale teraz pytanie, jeżeli takie dziecko zostanie zdiagnozowane, jaka osoba z ADHD jako dziecko zostanie zdiagnozowana i już wtedy wkroczy farmakologia, to na przestrzeni tylu lat, które to dziecko potem będzie przychodziło w dorosłość, dojrzewało i tak dalej, to czy te leki długoterminowo nie będą miały jakiegoś wpływu na jego zdrowie fizyczne? Te leki generalnie mogą mieć wpływ na zdrowie fizyczne dzieci rozwijających się, dlatego że zmniejszają apetyt. I może być kłopot z dostarczaniem odpowiednich mikroelementów i tak dalej do organizmu. Może być kłopot ze wzrostem na przykład. Tych leków u dzieci nie bierzemy cały czas. Okay. Bierzemy je w trudniejszych momentach szkolnych, nie bierzemy ich w weekend, nie bierzemy w wakacje, ferie, święta i tak dalej. Okay. Też po to, żeby nie wytworzyć tolerancji i żeby właśnie nie trzeba było powiększać dawek. Te leki też mogą powodować wzrost ciśnienia krwi albo akurat ciśnienia to w zasadzie nie, tętna. Wzrost tętna. To trzeba też monitorować, natomiast dzieci są bardziej zwykle odporne na te efekty uboczne niż dorośli.
bo też nie mają różnych schorzeń, które dorośli mają. Potem tak? się dorabiasz, dokładnie. Tak, dokładnie. Więc tego po prostu trzeba pilnować. Dziecko nie musi brać tych leków cały czas, ale musi wiedzieć, że ma ADHD, że jest inne, że potrzebuje różnych pomostów i że w każdej chwili może te leki wziąć. I powiedzieć, mamo, jest mi trudno, mam 3 sprawdziany w tym tygodniu, daj mi Medikinet, bo nie dam rady, nie? Więc takie też psychoedukacja tych dzieci jest bardzo ważna, no nie? Żeby one wiedziały, że mają ADHD i na czym to polega, żeby też nie czuły się gorsze, niech się czują inne, niech się też nie czują lepsze, tak? Bo to nie o to chodzi. Niech wiedzą, że mają prawo do swojej przestrzeni, niech się uczą asertywności, niech się uczą, że nauczyciel, który mówi, że jesteś zdolny, ale leniwy, żeby móc mu odpowiedzieć. Nie, nie jestem leniwy, jestem w paraliżu motywacyjnym, tak? Podziel mi to zadanie na mniejsze, to ci je zrobię, tak? Żeby tą przestrzeń swoją jakby zaznaczać, bo my byliśmy wychowywani w tym, że albo będziemy normatywni, albo musimy być poza grupą na przykład, nie? Albo się zachowamy tak jak wszyscy, albo będziemy wykluczeni. A nie tędy droga, bo wykluczenie jest w ogóle bardzo traumatyzujące. No tak, to się zgadza. Uciekła mi myśl teraz, bo odszedłem troszeczkę w bok przy tym myśleniu o dzieci i tak dalej, więc pewnie do tego jakoś wrócę. Gadaliśmy o tym, że leki mogą wpłynąć ujemnie tak, na tak, ich tak, zdrowie. Tak, 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 ale do tego, co mówiłaś w międzyczasie, chciałem się czegoś zaczepić i właśnie mi to uciekło, więc bo przyćmiło to inne pytanie. I tym pytaniem jest to, czy rzeczywiście podczas diagnozy osoby dorosłej też bardzo często sięga się po wywiad rodziców albo osób, które pamiętają dzieciństwo tej osoby dorosłej? To zależy. No. Jeżeli mamy taką sytuację, że osoba dorosła nie chce mówić z jakiegoś powodu sobie znanego tylko rodzicom, że się diagnozuje, to nie. Okej. Okay. Jeżeli rodzice nie żyją, no, jeżeli rozumiem. Z rodzicami jest konflikt, jeżeli rodzic jest krzywdzicielem, bo tak też często jest, nie zmuszamy. Bardzo wiele placówek faktycznie wymaga tego, ale my tego nie wymagamy, mamy inne sposoby. Jeżeli pacjent nie ma dostępu do wspomnień z dzieciństwa na tyle, żeby stwierdzić, czy to ADHD w dzieciństwie było, to faktycznie przeprowadzamy taką tak zwaną diagnozę różnicującą, różnicową od zaburzeń, które są podobne, czyli choroby afektywnej dwubiegunowej i tego nieszczęsnego borderline'a na przykład, i PTSD, bo ono wpływa mocno na koncentrację i też na pewien obszar nadpobudliwości. Więc przeprowadzamy diagnozę różnicową i jesteśmy w stanie odróżnicować, czy to jest ADHD, czy nie, bez dostępu do dzieciństwa, bo generalnie warunkiem postawienia diagnozy ADHD jest dostanie się do dzieciństwa. Jeżeli w dzieciństwie były objawy i utrzymały się do dziś, to znaczy, że to ADHD jest, niezależnie od tego, czy osoba jednocześnie ma bordera, jednocześnie może mieć HAT, jednocześnie może mieć PTSD, może mieć te wszystkie 4 jednocześnie też. Może mieć. Okay. Ale jeżeli wykryjemy te objawy w dzieciństwie, to nie ma potrzeby wykonywać dalszej diagnozy, żeby wiedzieć, że to ADHD występuje. Problem jest wtedy, kiedy tego dostępu do dzieciństwa nie ma. Najczęściej go nie ma właśnie, jeżeli osoba jest ciężko straumatyzowana rodzinnie, bo występuje coś takiego jak amnezja dysocjacyjna. Czyli my po prostu dysocjujemy, oddzielamy się od naszych wspomnień, nie pamiętamy, mało pamiętamy. Wtedy, jeżeli jest dostęp na przykład do rodzeństwa, to też możemy się posiłkować tym rodzeństwem. Nawet może być to młodsze rodzeństwo, byleby pamiętało tą osobę z dzieciństwa. Jest też taka forma diagnostyczna, ona się nazywa heteroanamneza. Anamneza to jest wywiad, autoanamneza to jest wywiad. Ja mówię sama o sobie, hetero to jest, że ktoś mówi o mnie. I my faktycznie taką heteroanamnezę przeprowadzamy, jeżeli jest możliwa. Ale to nie musi być też z osobą, która znała osobę w dzieciństwie. Ja diagnozując ciebie mogę dać ankietę na twój temat twojej żonie. Okay. Jeżeli jej się to zgodzi też, bo to też jest potrzebne do tego, żeby zobaczyć intensywność i zobaczyć objawy, na które na przykład
ty tworzysz strategię, ale ona widzi, że masz te strategie i widzi, że one są dla ciebie upierdliwe. Mhm. Ty tego nie czujesz, ale ona widzi, że cię to coś kosztuje, bo też tak może być, że osoba z zewnątrz bliska tobie będzie widziała cię troszeczkę inaczej, nie? Więc uzupełniamy tą diagnozę i to też nie chodzi o to, żeby sprawdzić naszego pacjenta, czy on mówi prawdę, absolutnie w ogóle nie pod tym kątem, chociaż też spotykam się z tym, że specjaliści tak to traktują, że sprawdzam wiarygodność twoich słów. Nie, my nie sprawdzamy wiarygodności. Zakładamy, że pacjent jest wiarygodny, bo po co miałby sobie robić krzywdę? Jakby mówi się, że diagnoza ADHD umożliwia legalny dostęp do narkotyków. No, tak, tak się mówi. To spróbuj kupić Medikinet w Warszawie. To jest to niemożliwe? Spróbuj kupić koncertę w Warszawie. Ja kupowałam ostatnio na Śląsku, u ciebie. Tak? Tak. Bo nie ma tych leków. Dostępność tych leków jest tragiczna. Dużo łatwiej... A to właśnie nie przez to, że jest teraz tak to często diagnozowane, nie, jest to jest tak dlatego, często przepisywane? Nie, składniki tych leków są produkowane falami w Chinach. Okay. I po prostu jak jest fala produkcji, to wtedy fala leków jest dostępna, a potem długo ich nie ma w hurtowniach i tak dalej. To nie jest, nie chodzi o to, że jest masowa, bo to nadal nie o to chodzi. Aderal nie jest przypadkiem nie jest też na ADHD? Dostępny. Jest, ale nie jest dostępny w Polsce. A czemu? Nie wiadomo. Teraz wiem, że jest możliwość, już ktoś pracuje nad dostępnością leku Elvans. Mhm. To jest już pochodna amfetaminy albo amfetamina. W sensie, no jakaś tam pochodna amfetamin. Z grupy amfetamin i ten lek podobno też nie daje żadnych efektów ubocznych w porównaniu na przykład do metylofenidatu. Do tej pory możliwy był tylko import bezpośredni, to się chyba nazywa, i ten lek kosztował na miesiąc chyba 800 albo i więcej. Wow. Masakra, aczkolwiek Medikinet no też nie jest tani, tak? To, jest, to też trzeba chyba za miesiąc, nie wiem, 400 położyć, jak ktoś bierze 40, nie? No. Więc dużo łatwiej i taniej jest zdobyć narkotyki na ulicy, naprawdę. Niż przechodzić diagnozę dosyć skomplikowaną, która też jest kosztowna i jeździć za Medikinetem po całej Polsce. I potem kończy się, jak się kończy często. Czyli? Uzależnieniem od takich rzeczy. No bo jednak, no mimo wszystko, wydaje mi się, że lek w dawkach terapeutycznych to lek w dawkach terapeutycznych, a jeżeli ktoś na ulicy załatwi sobie amfetaminę, to raz, że pochodzenie tego, czystość tego i tak dalej jest wątpliwa często, domieszki mogą być różne, jasne, więc przecież to może powodować inne skutki niż... Ogólnie jakby twierdzenie, że ktoś przychodzi po diagnozę i kłamie specjalnie po to, żeby dostać metylofenidat, okay, to rozumiem. Bzdura, bo metylofenidat nie jest łatwo dostępny. To jest coś, o co trzeba zawalczyć, więc dużo łatwiej, jeżeli ktoś chce po prostu ćpać, po prostu iść ćpać, okay, tak? Dobra. Klasycznie. Wiem, o co chciałem zapytać. To jeszcze, znaczy inaczej, jest kolejne pytanie, które chciałem zadać, ale to jeszcze nie jest to, które miałem wtedy w głowie i mi uciekło. Bo mówiliśmy też o tym, że może być tak, że przychodzi osoba, która stwierdza, że na 100% ma ADHD, okazuje się, że tego ADHD nie ma. Z czym najczęściej ADHD jest mylone? W sensie, że osobie się wydaje, że ma ADHD? No, dokładnie. No bo mówiłaś, że rzadko w ogóle jest, że jeżeli ktoś już jest pewny, to raczej tak jest, ale że się zdarza, to z czym ta osoba najczęściej to myli? Moim zdaniem z kompleksową formą zespołu stresu pourazowego. Naprawdę? Jest najwięcej takich wspólnych cech, dlatego że... Czyli to PTSD. Tak. No. W jednym i w drugim występują zaburzenia koncentracji, okay, i to znaczne. Okay. W jednym i w drugim występuje nadpobudliwość. Tylko że w PTSD mamy tą nadpobudliwość związaną z określonymi bodźcami, które są związane z traumą, tylko że jeżeli to jest kompleksowy zespół stresu pourazowego, to znaczy, że on narastał przez bardzo długi czas, często przez całe życie. I wtedy trudno jest wyszczególnić takie bodźce, które powodują tą nadpobudliwość. I do tego trzeba dotrzeć i trzeba to rozdrapać. No ale zobaczyć. PTSD to jest raczej coś, co kojarzy się z ludźmi, którzy przeżyli wojnę. A nie chyba z naszym jakby aktualnie rocznikami. Jak się można PTSD nabawić? Przez, nie wiem, jakieś straumatyzowanie przez rodziców, agresję, czy...
Znaczy wszystko to tak naprawdę, co buduje w tobie dużo stresu. Wszystko może być traumą, w zależności od tego, jak sam to będziesz odbierał. I to wszystko może prowadzić do PTSD? Tak. I do CPTSD, czyli do tego kompleksu. Okej. Okay. Jako tej całościowej. Mhm. Ten kompleks PTSD w ogóle jest też ogromnie podobny do borderline'a. Mhm. I to też różnicowanie jest wyzwaniem tutaj, no. od osobowości chwiejnej i PTSD i ADHD właśnie. I ta kompleksowa forma, bo takie proste PTSD łatwo jest odróżnicować, bo mamy konkretny bodziec, te zaburzenia koncentracji występują ewidentnie w stanach lękowych, jest koncentracja właśnie na tym, co mi zagraża, na martwieniu się i tak dalej. Natomiast ten kompleksowy zespół stresu pourazowego, tam jest troszeczkę trudniej, natomiast on ma swoje dodatki do objawów, tak? Okay. Czyli poza tymi objawami, które są wspólne dla ADHD, on ma jeszcze swoje dodatkowe objawy. Mm-hmm. Natomiast samo ADHD również poza tymi wspólnymi ma swoje dodatkowe objawy. Okay. I to już trzeba wiedzieć, tak? No to jest strasznie skomplikowane, to, o czym tutaj rozmawiamy, znaczy, tak z naprawdę. Z jednej strony tak, natomiast dla nas nam bardzo pomaga autyzm. No okej, okay. No dla was też nie, bo wy się w tym specjalizujecie, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest kupę niewykształconych w tym zakresie i bardzo łatwo można się machnąć po prostu. I to jest problem. Jak z tym można, tak z takim problemem walczyć w chwili obecnej? Wiesz co, no my po naszej stronie walczymy poprzez psychoedukację, tak? Mm-hmm. Prowadzimy fanpage'a, na którym piszemy po prostu też takie psychoedukacyjne treści, ale z tym jest mega trudno walczyć. Bardzo często jest tak, że pacjent przychodzi i mówi, mój psychiatra twierdzi i to jest święte. Mm-hmm. I przetłumaczenie pacjentowi, że słuchaj, ale ja widzę tutaj to, czarno na białym, no to ziom, to nie jest to, tak? A deprecjonują was, że no, psychiatra to jest jednak lekarz i wie lepiej, oczywiście, a nie tak jak wy, psycholodzy? Oczywiście. Psycholodzy nas deprecjonują. Jakby środowisko psychologów jest środowiskiem tak dziwnym, mhm. Jeśli o to chodzi. No już słyszałem, jak rozmawiałem z Mateuszem Budą tak. Tutaj. No. Środowisko psychologów jest mega dziwne, bo tak, jeden psycholog drugiemu będzie tłumaczył, że psycholog nie diagnozuje, że diagnozuje lekarz. Mhm. Nieprawdą. Psycholog stawia diagnozę funkcjonalną, nozologiczną, a lekarz medyczną. Lekarz się opiera bardziej na fizjologii, tak, na budowie, właśnie na tych wszystkich neurotransmiterach i tak dalej. My opieramy się na zachowaniu, na behawiorze, na tym, co, na myśleniu, tak, na sposobach postrzegania świata i właśnie sposobach funkcjonowania. I teraz lekarz, psychiatra, jeśli chodzi o nasz zespół, to my diagnozujemy zespołowo, czyli swoją działkę ma psycholog i swoją działkę ma psychiatra i my ze sobą się komunikujemy. I oni robią swoje tematy i często jest tak, że ja wysyłam z diagnozą ADHD, lekarz ustawia leczenie i odsyła mi z powrotem pacjenta, mówi sprawdź mi jeszcze HAT. Mhm. I tak sobie współpracujemy, tak? I ja jeszcze dobijam tą diagnozę, bo pacjent i tak przychodzi z jakimś zamówieniem, tak? On chce sprawdzić ADHD. Nawet jeżeli widzę ten HAT, to mówię, słuchaj, widzę u ciebie jeszcze coś, no ale pożyj sobie z tym i zobaczymy, jak będzie. Natomiast jeśli chodzi o tą chorobę afektywną dwubiegunową, to tutaj na maksa trzeba uważać, bo leki na ADHD mogą podbić objawy tej choroby dwubiegunowej. No tak, no bo w super euforii albo w depresję mogą wprowadzić, tak. Nie? Więc bardziej w tą euforię właśnie. Mhm. Więc tutaj ten lekarz psychiatra też musi wiedzieć, on ma swoje też techniki do tego, żeby badać, żeby dobijać te. Mhm. Często jest tak, że dajemy diagnozę ADHD, pacjent się leczy i po 2 latach ma epizod manii, bo dopiero wychodzi, że jeszcze do tego ma właśnie HADA i wtedy wraca do nas od tego samego lekarza po 2 latach leczenia, na przykład, nie? Żeby lekarz już wiedział, jak mu to leczenie dalej ustawiać. Więc tak też bywa. Natomiast psychologowie sami się deprecjonują pod kątem diagnozy, sami się deprecjonują pod kątem tego, że nie wolno psychologowi prowadzić psychoterapii, co jest też nieprawdą. Magister psychologii jak najbardziej ma to prawo, niekoniecznie kompetencje, ale to prawo ma i może nabywać te kompetencje nie przez ścieżkę zawodową, jaką nabywają psychoterapeuta, nie? Czyli nie przez 4-letnie studia podyplomowe czy szkołę psychoterapii, może nabywać innymi drogami i też tą psychoterapię prowadzić. Sami lekarze
też niekiedy podważają. Nawet miałam taką sytuację też ze znanym lekarzem, który diagnozuje ADHD. Odesłałam mu pacjentkę z diagnozą ADHD i spektrum autyzmu. On przeczytał całą opinię, zgodził się ze wszystkimi cechami tam wymienionymi, ale powiedział, że te cechy autyzmu wpisują się w ADHD, co jest nieprawdą. No, autyzm to jest autyzm, ADHD to jest ADHD. No, no. I pacjentkę mi odesłał z reklamacją, tak? Za co chciałam zyskiwać pieniądze. Masakra, no. To też się tak zdarzyło. Więc też deprecjonują nas, ale my też zwracamy im uwagę na to, że czasami nie mają wystarczających narzędzi do tego, żeby pogłębić tą diagnostykę tak, jak my to możemy zrobić. Bo my to robimy dłużej i my wykorzystujemy jeszcze właśnie chociażby testy psychologiczne, do których dostępu psychiatrzy nie mają, bo nie mają takich uprawnień. To już mówiłaś. Jak tak rozmawiamy sobie, to też tak mi się teraz wydaje przynajmniej, że dużo o takich negatywach tego ADHD, ale jeżeli są negatywy, to też coś w tym ADHD musi być pozytywnego. Co w tym pozytywnego jest? Dużo. Można wymieniać. Co jest pozytywnego w ADHD? Bo tak jak powiedziałem, mogą być ludzie, którym to kompletnie nie przeszkadza. I może zalecałybyście, żeby iść do lekarza i wziąć leki, jeżeli już jest zdiagnozowana, to nawet jak mu to nie przeszkadza, żeby to zrobił. Ale co jest dobrego w ADHD? No to wiesz co, myślę, że chociażby hiperfokus, czyli jakby ta taka zdolność skupienia uwagi na jednym temacie, gdzie tak jak mówiłeś, że oglądasz milionerów, jak nie znasz odpowiedzi, to sobie sprawdzisz w internecie. Ja sprawdzając w internecie od razu pogłębię ten temat i dowiem się wszystkiego. No często tak jest, no. I to jest niesamowite, bo nagle właśnie masz taką randomową wiedzę z różnych obszarów. To wydaje mi się, że neurotypowe osoby tak nie mają. Nie w takim stopniu może. My ogólnie nie wiemy, skąd wziąć neurotypową osobę, żeby się zapytać, bo się okazuje, że wszyscy nasi znajomi są neuroatypowi, wszyscy nasi pacjenci, całe nasze otoczenie, więc nie wiemy. Ale podobno nie. Ten kryzys. Ogarnianie kryzysów. Tak. My byłyśmy w takim kryzysie jeszcze 2 miesiące temu, dlatego że nagle straciłyśmy źródło dochodu, obie. I założyłyśmy tą firmę w zasadzie wspólnie w tydzień. Okej. Mniej więcej. Wraz z moim mężem powstała strona internetowa w tydzień. W tydzień był na niej content, była puszczona reklama. I w tej chwili już ta poradnia ma 2,5 miesiąca, ale ona jest w bardzo dobrej kondycji dzisiaj. Już no mówiłaś, że do ciebie najbliższe terminy to są na kiedy? Znaczy tak było od bardzo dawna, nie? No, okay, że czeka się pół roku do mnie faktycznie. Natomiast chodzi o to, że sama firma finansowo jest już w doskonałej kondycji. Ja mogę spać spokojnie. Po 2 miesiącach pracy, tak znaczy po 2,5 miesiąca pracy, ludzie pracują. Też jakby to, że ja pociągnęłam tych ludzi za sobą, że oni nie mieli wątpliwości, że ja dam radę, nie? Że uciągnę to. Ci ludzie pracują, ci ludzie zarabiają pieniądze, ci ludzie zarabiają więcej pieniędzy niż w poprzednich swoich miejscach pracy. I to się stało nagle. To się stało szybko. Jakby to był ten kryzys, który zamiast nas rozwalić, powalić i spowodować, że my będziemy z depresją leżały, spowodował, że stworzyłyśmy naprawdę coś moim zdaniem zajebistego. I to była ADHD. Gdybym ja nie miała ADHD, gdyby Karoszka nie miała ADHD i mój mąż nie miałby ADHD, i cała ta banda, która za mną poszła, to tego by nie było. Tak, bo nie? Byłaby raczej autystyczny strach przed zmianą i przed nowością. Też. Okay. Tutaj byśmy mogli się po prostu wtedy zawiesić. To prawda, natomiast nawet bez autyzmu, myślę, że jak bylibyśmy normatywni, to tak musi... Tak gdybym o tych normatywnych. Tak. Ale tak jak kojarzę z literatury, to raczej byłby to powód do straumatyzowania, nie? Kiedy z dnia na dzień tracisz źródło dochodu, to jakby to jest powód do przeżywania traumy. No ale z drugiej strony może ci dopaść ten paraliż, o którym rozmawialiśmy.
Mógłby, ale nie dopadł, bo to był kryzys. Okej. Okay. Gdyby to nie był kryzys, to być może tak by było. Okej. Okay. Druga sprawa, na swoim przykładzie też, no to chociażby to, jak my sobie z mężem radziliśmy w wyścigach samochodowych. My jesteśmy totalnymi amatorami, nigdy nie mieliśmy jakiegoś dużego sponsoringu, nie zarabialiśmy dużo kasy, bo nam też na tym nie zależało. Więc samochody wyścigowe zbudowaliśmy sami w namiocie halowym, który postawiliśmy sobie na podwórku. I mój mąż, który się zajmuje inżynierką, ale zupełnie niezwiązaną z mechaniką samochodową, nauczył się tego po to, bo to było potrzebne. Nauczył się tego, zbudował nam te samochody i my faktycznie dobrze sobie radziliśmy do tego stopnia, że lał się na nas bardzo duży hejt ze strony profesjonalistów. Okej. Którzy wydali mnóstwo pieniędzy na te swoje samochody i na ich budowę. A co to za rajdy w ogóle? Wyścigi samochodowe. Mój mąż w rallycrossie jeździł, ja w wyścigach płaskich. Okej, okay, dobra. O to mi chodziło właśnie, jaki rodzaj tych wyścigów, tak, no? Tak. I to też jest coś, co myśmy ogarniali dzięki temu ADHD, bo mieliśmy bardzo duże zasoby kierowane emocjami związanymi z tym sportem. I z tym, że my robimy coś, że robimy coś fajnego, budowa tych samochodów, nie wiem, wymyślanie grafiki, oklejenia, wszystko, reklama i tak dalej, myśmy to wszystko robili sami, bo byliśmy naładowani emocjami, nie, z tym związanymi i to było coś wyjątkowego. Ludzie mówili, że to jest niesamowite, co myśmy w ogóle zrobili. Tak, co w ogóle robimy z motorsportem, że w jaki sposób go reklamujemy swoimi działaniami. I to też było coś takiego niesamowitego. Te czasy reakcji, tak? Myśmy na tych torach naprawdę na treningach, nie mieliśmy kasy na treningi, więc nie trenowaliśmy i jeździliśmy w stawce. Także to też było niesamowite, bo mieliśmy jakieś predyspozycje fizykalne po prostu do tego, no nie? Czyli szybsze kumanie, jakieś tam ta sensoryka, która lepiej działa, szybsze reakcje, tak? Wyczulenie na to, przewidywanie tego, co się dzieje wokół, uwaga skierowana właśnie dookoła. Szeroko dookoła, no nie? To nam się wtedy przydawało. I to są takie supermoce, tak, ja też mówię supermocą, jest taki, ja to nazywam dope day, dopamine day. Kiedy czujesz, że wszystko ci się udaje, bo są takie dni, że po prostu wstajesz rano i jest zajebiście. Tak jest. To... I wtedy, kurde, robisz remont całej chaty, albo nie wiem, wszystko posprzątasz, wszystko załatwisz, wszystko jest super. Tylko najgorsze jest to, że to są takie pojedyncze dni i się potem rzadko... Jest kas, nie? I potem się, tak. I potem na lekach tego nie będziesz rzadko, miał. Rzadko się zdarzają. Wiem jeszcze co? Wiem jeszcze. A tobie coś przychodzi do głowy, co mogłoby być supermocą ADHD? Supermocą? No? To reagowanie. Szybkie reagowanie. To szybkie reagowanie. Szybkie reagowanie, tak. Szybkie reagowanie jest mega. I to, że widzisz wszystko dookoła. No. Ja sobie też teraz, jak na przykład mi powiedziałaś, to sobie przypomniałem taką szybką sytuację. Jak byliśmy u znajomych w Anglii z moją żoną, jeszcze wtedy nie żoną. Jej koleżanka miała małe dziecko roczne tam z hakiem. I ja prowadziłem wózek sobie, nie? I one szły za mną. I wiesz, był remont jakiejś tam kamienicy, po prostu było rusztowanie. I ja jak omijałem, i nie można było przejść pod tym rusztowaniem, tylko obok, nie? Więc zanim po prostu przejechałem, to ja obserwowałem, wiesz, tylko podniosłem do góry, czy coś nie spada, czy jest bezpiecznie, nie? I ta koleżanka mojej żony wykumała, widziałaś w ogóle, że on że się rozejrzał w ogóle. A ja nie miałem wtedy dziecka ani nic, nie? Tylko po prostu, nie? Takie coś mi przychodzi było na przykład logiczne, do głowy, nie? No nie wiem, czy tak, wiesz... Dla ciebie. Dla mnie to było logiczne odruchowe. Po prostu, żeby to zrobić, dokładnie, nie? Ale bardziej teraz ja, tak mi się wydaje, że negatywy jednak ja dostrzegam. Na przykład stany lękowe, ale nie takie stany lękowe, że wiecie, że siadasz i po prostu masz, tylko po prostu lęk przed zrobieniem czegokolwiek, nie? I to jest taki paraliżujący lęk, że zrobiłbyś coś, ale boisz się, że to spierdolisz na przykład, nie? Ale to jest naleciałość. No. To nie jest ADHD. To jest to przepracowanie. No. No, na przykład. To tak to u mnie jest na przykład, nie? To nie jest ADHD. Okej, okay, dobra. Jest prostu... no, to jest do przepracowania, nie? Do przepracowania, tak. Kumam. Wspomniałaś, że macie samych znajomych dookoła tak naprawdę, którzy też są atypowi. Prawda, to jeszcze jak zanim żeśmy w ogóle zaczęli nagrywać, to jak pisaliśmy ze sobą, to mi to pisałaś. Jak to wygląda, że rzeczywiście takie osoby
ciężko jest takim osobom zbudować relacje z ludźmi normalnymi, w sensie bez... Normatywnymi. Bez tych, normatywnymi. Bardziej medycznych nazw, bo tak. Normalny, nienormalny ma taki wydźwięk. Wydźwięk trochę, negatywny, nie? Tak. No, chodziło o to normatywne, tylko nie mogłem znaleźć słowa teraz na szybko, jak to się wymawia. Tak, tylko normalny jest trochę pejoratywne. Tak, na pewno, no. Tak, ciupinka. Mm-hmm. Nawet normalny teraz to się kojarzy z takim czymś... Zwykły, nie? Taki nie tak, basic, no, no. Tak, dokładnie. No. Normatywni ludzie też są ciekawi. Czyli czy atypowy może stworzyć, nie wiem, związek, jakieś dobre relacje z tą osobą normatywną? Czy jednak będzie miał z tym problemy jakieś? I jeżeli już jesteśmy, to nawet nie wiedząc, że jesteśmy, to przebywamy w towarzystwie takich osób. Wiesz co, tutaj wszystko zależy od otwartości. No. Dlatego, że jeżeli ja będę starała się zrozumieć twoje zachowanie, niezależnie od tego, czy jesteś osobą neurotypową czy neuroatypową, to dogadanie się będzie prostsze. Po prostu. Bo dużo problemów wynika z komunikacji, z takiego niezrozumienia, z, nie wiem, pochopnej reakcji, powiedzmy, bez przemyślenia tego, bez takiego zastanowienia się trochę, co autor miał na myśli. Automatycznie reagujemy, mamy właśnie pewne strategie. I tak, jak najbardziej jest to możliwe, tylko to też to właśnie wymaga tej otwartości, ale otwartości z obu stron. Ja się śmieję, że swój swego przyciągnie, dlatego że tak. W pewnym momencie zorientowałam się, tak patrząc się po osobach, które mam w otoczeniu, z którymi najlepiej się dogaduję, już mając tą wiedzę, czym jest neurotypowość, i miałam... No. Jaki się takiego spotkał, nie? Jak to się mówi? Jak to się wydarzyło? Bo jakby ja ich nie kolekcjonowałam jak Pokemonów, nie na zasadzie, że wyłapałam, w tłumie biorę, tylko to faktycznie post factum okazało się, że osoby, które mnie otaczają, w zdecydowanej, myślę, w większości są neurotypowe. Wiesz, środowisko pracy, na które nie miałam wpływu, to wtedy faktycznie było różnie, ale Tak to trochę jesteśmy po prostu razem w jednym domku. Ale... Zaszylnąć. Sorry. Ale czy jest też tak, że większe prawdopodobieństwo jest, na przykład jeżeli chodzi o związki, nie? Że mąż, żona, narzeczeni i tak dalej, że jest dużo trudniej atypowym z normatywnym zbudować jakiś trwały związek, małżeństwo udane i inne takie rzeczy? Czy to zależy, tak jak rozmawialiśmy? Znowu to zależy, okay. Dlatego że wszystko dalej będzie szło o tą otwartość i o te umiejętności komunikacyjne i o zwykłą chęć zrozumienia drugiej osoby. Okay. Bo jeśli, załóżmy, tak jak rozmawialiśmy o tym wynoszeniu śmieci, gdyby twoja żona za każdym razem się denerwowała i oceniała cię przez pryzmat, załóżmy, lenistwa, to by miało negatywny wydźwięk i odbiłoby się na waszej relacji. Tak. A jeżeli ona na przykład będzie miała świadomość, że może to być jakiś rodzaj paraliżu motywacyjnego, to podejdzie do tego zupełnie inaczej, a cały czas mamy tą samą sytuację. No, tylko jakby ona już to, ona z tym dalej walczy, ale rozumie, że czasem tak jest, że to się nie wydarzy, nie? Znaczy, ona tak, po prostu... bo to jest różnica pomiędzy Marcin, coś, nie wiem, powalony jesteś, jakiś głupi, czy co? Tak, tak. A komunikatem, Marcin, potrzebujesz czegoś, żeby to wynieść? Nie? Na przykład, albo po prostu wie, że tak, że są dni takie po prostu, w których ja to zrobię, a są dni w takich, w których to będzie po prostu leżało i ona i tak będzie mówiła, wyrzuć śmieci, potem wrócę, miałeś wyrzucić śmieci, ale to nie jest pod tytułem, że jest robiona jazda pod tytułem, że ja miałem te śmieci wynieść, dlaczego ich nie wynoszę i cały czas jest z tym problem, nie? Bo ona po prostu wie, że ja tak czasem mam i ja jej tak mówię, że no sorry, po prostu, no wyrzucę następnym razem, a ten następny raz, że jest na przykład za trzecim, czwartym, piątym, no to już jest inna kwestia, nie? Tylko widzisz, właśnie jest z jej strony zrozumienie. Nawet tak, jeśli to, częściowe, to zrozumienie. Tak, tutaj jeżeli chodzi o tą kwestię, to ja wygrałem życie swoje. Znaczy, wiesz, to jest właśnie też kwestia tego, że czy partnerzy chcą się zmieniać nawzajem. To też jest oczekują druga. Oczekują zmiany od siebie. Na przykład często jest tak, że jest super związek, ślub i nagle się rozpada, po pół roku się rozwodzą, tak. Bo oczekiwali oboje, że po ślubie coś się zmieni, a sobie o tym nie powiedzieli. Tylko, że to jest kwestia, wiecie, też już tutaj w wielu odcinkach z moimi gośćmi rozmawiałem, że to jest kwestia tego, że ludzie ze sobą nie rozmawiają. Przede wszystkim. I ja na przykład nie byłem jakoś tam wielkim zwolennikiem jakichkolwiek rozmów o swoich problemach i tak dalej. A na przykład moja żona jest taka, że ze mnie to wyciągnęła. I jak to wyciągnęła ze mnie, to dużo rzeczy ze mnie w ogóle zeszło.
Śmiało. Śmiało. Może wody? No, więc dużo rzeczy wtedy ze mnie zeszło i też jak z ciebie schodzą rzeczy, które masz w sobie przez x lat, to też widzisz, że tej osobie na tobie zależy i przede wszystkim jak widzisz, że ma dobre podejście do ciebie i robi z ciebie dużo lepszą osobę, to wtedy jesteś jej w stanie oddać wszystko i też dla niej się w jakiś sposób zmienić. A to jest chyba moim zdaniem ADHD-owa cecha, że wchodzę cały, nie? Tak. Jak się wchodzi, to się wchodzi całemu, tak. Tylko że też potem szybka taka motywacja spada, bo jak patrzę na swoje poprzednie związki, to wchodziłem całemu, ale też całemu bardzo szybko wychodziłem na przykład, nie? Jeżeli coś mi nie pasowało, to też jest pytanie diagnostyczne. Bardzo, naprawdę? Mamy ze sobą pieczątkę. Żeby od razu przybić diagnozę. Słuchaj, a propos tego, to jeszcze jest kwestia, jak jesteśmy socjalizowani. Mhm. Bo jesteśmy socjalizowani w taki sposób, że japońskie przysłowie rodem z szybkich i wściekłych, mhm. gwóźdź, który wystaje, dostaje młotek. Mhm. Czyli, że norma to jest poprawnie. Tak. Norma to jest coś, co się akceptuje. Norma jest super. I teraz ta normatywna osoba, powiedzmy, będąc normatywna, może od nienormatywnej oczekiwać mhm. bycia w normie, bo społecznie i ogólnie założenie jest takie, że bycie w normie jest super. Tak. Więc ja będę ci pomagać być w normie. I to pomaganie bycia w normie może być obciążające dla tej normatypowej mhm. osoby, więc to też jest kwestia tego, czy te obie strony wiedzą, na co się piszą. Mhm. Nie? Ja uważam, że to się nie udaje. Okej. Okay. Ja nie znam żadnej osoby, którą bym diagnozowała, której partner nie przyszedłby na przykład do Karoszki za 2 miesiące po diagnozie, tak? Że też rzeczywiście tak? Tak. To działa jak magnes jakiś? Znaczy, no swój swego. Okay. Ja mam też teorię swoją atawistyczną. Dawaj, bo teoria z plemieniami mi się podobała. Tak. Moja atawistyczna teoria jest taka, że my się możemy przyciągać do tego, żeby zachować określony udział w populacji. No ma to sens. No. Jakby tak popatrzeć, ma to sens. Też to jest tak zwane, wskaźniki dziedziczności są takie bardzo wysokie. To jest tak zwane niepodparte niczym, więc ja to nazwę Instytut Danych z D. Tak, to jest Instytut Danych z dupy. No właśnie, no. Natomiast no, takie, to są takie moje pomysły i przemyślenia, ale, co nie? To ma często sens. Czy, no. ma to jakiś sens, że jeżeli rzeczywiście akurat byliśmy... To przemyślenie to jest w ogóle mojego męża. No. Z psychologiem. Ale to faktycznie dla mnie ma sens. Zresztą, tak jak mówię, te współczynniki dziedziczności są bardzo wysokie. Jeżeli mamy jednego rodzica z ADHD, to dziecko na 60-70% będzie miało. 60-70 aż? Tak. To ma aż tak mocne, tak. ADHD ma aż tak, człowiek z ADHD ma aż tak mocne geny, że aż tak to wygląda? Jeżeli dwoje rodziców, to w tej chwili wiemy, że jest to ponad 90%, tam oscyluje mhm. wokół 95%. No to już prawie 100%. No to już jest prawie 100. I teraz to, co jest ważne, to też, żeby wiedzieć, że nie dziedziczymy ADHD, tylko tendencje do mhm. rozwoju w jakimś algorytmie. Okej. Okay. Może właśnie to być spektrum czy ADHD. Okej, okay, czyli osoba, która ma ADHD, dwie osoby powiedzmy mają w związku ADHD, mają dziecko, one niekoniecznie musi mieć ADHD, ale też będzie atypowe najprawdopodobniej, tylko nie musi być atypowe w tym względzie. Znaczy nie. Czyli jednak... tendencje do ADHD, okay. do rozwoju w tym algorytmie okay. ADHD. Okay. Natomiast, żeby ten rozwój się uruchomił, to często potrzebna jest jakaś sytuacja zapalająca, tak zwany okay. trigger. I teraz mówiło się kiedyś, że szczepionki powodują ADHD, no albo właśnie. Że jakieś tam sytuacje prenatalne i tak dalej, mhm. że powodują. Oczywiście nie powodują, powodują geny, natomiast faktycznie szok dla organizmu może odpalić ten rozwój w mhm. tym algorytmie i takim szokiem może być jakiś temat, który się w ciąży przydarza, typu przedwczesny poród, tklejące mhm. się łożysko, złe zdrowie mamy, stres i tak dalej. Może to być też bardzo silna odpowiedź immunologiczna na szczepienie albo na przebycie jakiejś choroby. Okay. I to może odpalać, że nagle te objawy zaczynają być widoczne, dlatego
tutaj trzeba sprostować, że żadne szczepionka, wypadek i tak dalej, to jest herezja. Nie powoduje ani autyzmu, ani ADHD. Mm-hmm. Ale mogą być zauważalne symptomy po przebyciu jakiejś takiej dla organizmu traumatycznej sytuacji, typu właśnie ciężki NOP, nie? Mm-hmm. Czyli te symptomy mogą zostać zauważone, ale one i tak by się odpaliły, bo i tak narazimy się w ciągu życia na jakiś stres taki duży, tak? Mm-hmm. Będzie jakiś wypadek, ktoś bliski umrze, właśnie będzie jakaś ciężka choroba, hospitalizacja, rozłąka, rozwód rodziców czy cokolwiek, mm-hmm. że i tak taka sytuacja się wydarzy. Także okay. ciężko jest uniknąć takiego triggera i to też warto prostować, że to nie te szczepionki powodują ADHD, tylko być może silna odpowiedź organizmu na szczepienie może uwidocznić coś, te uwidocznić cechy. Okej. Okay. Które już i tak mamy. Tak, i tak odziedziczyliśmy, no nie? Mhm. Mm-hmm. Jest 15:02. No. Więc kończymy tą rozmowę. Mieliśmy dzisiaj zrobić dwa podcasty ogólnie, ale to jest bez szans, więc umówimy się na pewno jeszcze raz, bo porozmawiamy sobie wtedy już konkretnie o spektrum autyzmu, bo o tym też chciałem porozmawiać, ale nie ogarniemy tego już dzisiaj niestety. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Macie wiedzę przeogromną na ten temat i praktyczną i teoretyczną, więc dla mnie to była przyjemność. Otwiera mi trochę oczy, na pewno będę się diagnozował w tej kwestii, żeby przynajmniej wiedzieć. Zapraszamy. O ile się nie wystraszę tego, że będę miał depresję po diagnozie. Będziemy cię jojać. Będziecie mnie jojać, tak? Więc drodzy widzowie i słuchacze, dajcie znać, czy wam się podobało, bo... No, lepiej nie, bo mamy lęk przed odrzuceniem. Ja też to mam, ale już to przezwyciężam. Po prostu stwierdziłem, że w internecie ktoś, kto obraża i hejtuje, jest... No, coś z nim jest nie halo, więc nie dociera to do mnie. Rozumiem, że będziesz kasował takie komentarze, zanim je zobaczymy. Nie, po prostu powiem wam, nie czytajcie. W razie... Wiem, ja jestem uodporniony na takie komentarze, więc jakby... Ale rzadko mi się w ogóle zdarzają komentarze negatywne na podstawie podcastów. Zazwyczaj jak już ktoś trafia na podcast, to mówi, że jest spoko, a jak już mówi, że nie jest spoko, to bez hejtu. Najczęściej, nie? Chyba, no tak, to już to się nie tam... ma znaczenia, mamy ADHD, więc to też jest taka cecha, że jesteśmy bardzo wrażliwi na odrzucenie. Tak. Nie ma znaczenia, czy jest z hejtem, czy nie. Nawet z hejtem może łatwiej, bo wywołuje to te takie agresywne tak, reakcje. Tak, ale na przykład też jeszcze tak na sam koniec, ja na przykład miałem wiele pasji, których nigdy nie dociągnąłem do końca. A z podcastem było tak samo. To jest najdłuższa moja pasja, jaką robię w moim życiu, bo sam sobie powiedziałem, że coś dociągnę do końca. Ale rzucałem tym już 4 razy, 5 razy, 6 razy mniej więcej. Już od rok z hakiem to prowadzę i za każdym razem, jak albo nie mogę zaprosić jakiegoś gościa i mam wyrwę na przykład w publikacji, albo na przykład zaproszę jakiegoś gościa i zrobię sobie nadzieję mega, że on po prostu wystrzeli, będzie miał tyle wyświetleń, że to się w głowie nie mieści, a robi tego tyle, to ja już mówię, nie, ja to pierdolę, to już nie jest dla mnie, nie? Ja nie chcę tego robić. Nie. No to też może być ten, ale potem... zapraszamy się, tak. Ale potem stwierdzam, że jednak, nie no, obiecałeś sobie, że coś dociągniesz do końca, to wreszcie to zrób. I tak w tym cierpię czasem, nie? I jest po prostu. Satysfakcja z tego, że ciągniesz jednak? Że jest satysfakcja po czasie, tak, jest satysfakcja po czasie i już zaczynam się coraz mniej przejmować tym, że coś ma mniej wyświetleń, aczkolwiek i tak czasem wewnętrznie po prostu, aż mnie tam kurwa skręca i mówię, rzuciłbym to, ale jednak wytrwam w tym, choćby nie wiem co, tylko nie wiem do kiedy jest ten poziom, w którym wytrwam jeszcze, nie? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Wydaje mi się, że przy podcaście przy okazji masz zaspokojoną potrzebę nowości. Straszną. No właśnie. Wiecie, jak ja, no. I wydaje mi się, że gdybyś na przykład kilka razy zaprosił ludzi z podobnym vibe'em, mm-hmm. to mógłbyś poczuć znudzenie, bo coś się powtarza. Ale przez to, że zapraszasz za każdym razem mimo wszystko inne osoby, które mówią chociaż trochę na inny temat, to jest nowe. Tak, to jest nowe i jeszcze mało tego, jak ja tu przyjeżdżam, to zazwyczaj robię rozmowy z 2-3 różnymi. Więc ja po prostu tego dnia
mam taki wystrzał, że to się w głowie nie mieści i ja po prostu po tych podcastach z moją żoną, ale zajebiście było, ale jest rozmowa zajebista, jestem taki nakręcony. Potem przyjdę do publikacji i dostaję szczał w ryj, że na przykład jest mało wyświetlenie i już tym rzucam, ale potem udaje mi się kogoś tam znowu znaleźć na rozmowy, więc przyjeżdżam i znowu telepat, po prostu wytelepany ze szczęścia i w ogóle i dzisiaj też będę pisać, mówię, jaka zajebista rozmowa, Boże, jakie są zajebiste, super. I w ogóle, więc tak to wygląda. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy również. Też bardzo dziękuję. Za zaproszenie w ogóle. I będziemy się widzieć na pewno drugi raz. Jeżeli tylko będziecie miały ochotę... A zapytałeś nas? No to dlatego kontynuuję dalej, że jeżeli będziecie miały tylko ochotę i znajdziemy sobie wspólny termin na to, żeby się w Warszawie znowu spotkać, to ja bardzo chętnie, bo... Albo zrobię drugą część, bo jeszcze mi przyjdzie milion myśli w głowie, jak obejrzę ten podcast o ADHD i jeszcze będę miał dalej. Albo też przede wszystkim o tym spektrum autyzmu, nie? Żebyśmy zrobili. No, bo to jest nierozerwalne, niestety. No więc właśnie. No. A podjęliśmy dzisiaj... tylko jeden temat, tak naprawdę. Ale nawet dzisiaj, jak rozmawialiśmy, to gdzieś to wychodziło. Tak, tak, że to jest jakby nierozerwalne, nie? Dokładnie, jedno z drugim. Dzięki bardzo.